Ludzie mówią, że ewolucja nie jest złą filozofią, ale to była religia Hitlera w czasie III Rzeszy. Witam, mam na imię Eryk. W kolejnym seminarium dr Howind odsłania niektóre z okropnych rzeczy, które robiono w imię ewolucji. Dyktatorzy przez lata wykorzystywali jej ideę, by podpierać swoje brutalne praktyki. Zagrożenia ewolucji. Witam, przez 15 lat uczyłem nauk ścisłych w szkole średniej, a od 14 lat jestem ewangelistą. Podróżuję i prowadzę seminaria na temat stworzenia, ewolucji i dinozaurów. Dziś będziemy mówić o niektórych zagrożeniach płynących z teorii ewolucji. Nie zostawiam mojej cudownej żony i nie podróżuję co tydzień dlatego, że lubię być poza domem. Ewolucja to nie tylko głupia idea, to bardzo niebezpieczna filozofia. Chcę powiedzieć o trzech sprawach, ale zajmie to kilka wykładów. Chcę wam przybliżyć, co dzieje się na świecie. Powiem, dlaczego teoria ewolucji jest niebezpieczna. Powiem też, co z tym zrobić. Co się dzieje? Dziś w czasie, gdy mówię, nasz prezydent ogłasza lub ma zamiar ogłosić, że wysadzi ruiny. Zgadza się? Świat wydaje się rozlatywać. Wszędzie, gdzie spojrzymy, są wojny i wieści o wojnach. Dlaczego Stalin wydał rozkaz egzekucji 14 700 polskich oficerów? Pomyślałem, była konwencja genewska. Skąd ten rozkaz egzekucji więźniów wojennych? Dlaczego Hitler kazał zabić 6 milionów Żydów i innych ludzi? Dlaczego Pol Pot, lider Czerwonych Kmerów, wydał rozkaz egzekucji połowy ludności? Zabił własny naród. Dlaczego ktoś zrobił coś takiego? Dlaczego australijscy aborygeni byli spędzani jak krowy i rozstrzeliwani, by ich głowy można było pokazywać w muzeach lata temu? Dlaczego ktoś robił coś takiego? Dlaczego Kip Kinkle zamordował rodziców dwóch kolegów z klasy oraz zranił 26 innych osób? Dlaczego uczeń zrobił coś takiego? Kip powiedział, gdyby Bóg istniał, nie czułbym się tak, jak się czuję. Nie ma Boga, tylko nienawiść. 21 maja 1998 roku 15-letni Kip Kinkle, uczeń liceum w Oregonie, wszedł do szkolnej kafejki i wystrzelił ponad 50 serii z półautomatycznego karabinu. 26 uczniów odniosło rany, dwóch zginęło. Później znaleziono w jego domu ciała rodziców. Aresztowano go i zabrano na komisariat, gdzie usiłował zabić przesłuchującego go śledczego. Kip powiedział, gdyby Bóg istniał, nie pozwoliłby, żebym się tak czuł. Nie ma Boga, tylko nienawiść. Dlaczego mamy 1000-procentowy wzrost brutalnych przestępstw od czasu, gdy byłem chłopcem? Pamiętam lata, gdy nie trzeba było zamykać drzwi od domu. Jeździliśmy na wakacje i nigdy nie zamykaliśmy domu. Nie wiem, czy w ogóle był klucz. Nie był potrzebny. Skąd tak przerażający wzrost liczby urodzeń dzieci ze związków pozamałżeńskich? Struktury moralne po prostu się walą. Co się dzieje? Eric Harris i Dylan Klebold nagrali swoją wypowiedź przed strzelaniną w Columbine, wypowiadając się o jednym z zawodników futbolu. On nie zasługuje na szczękę, jaką dała mu ewolucja. Szukaj jego szczęki, w jego ciele jej nie będzie. Ci dwaj chłopcy mocno wierzyli w ewolucję. Strzelaninę zrobili w dzień urodzin Hitlera, celowo. Zastrzelili Izajasza Schoelsa tylko dlatego, że był czarny. Zastrzelili Cassie tylko dlatego, że wierzyła w Boga. Tak samo Rachele. Dlaczego ktoś zrobił coś takiego? Co się dzieje z naszym myśleniem? W artykule w gazecie w Columbine napisano, ubrania mogą powiedzieć coś o sposobie myślenia tych dwóch nastoletnich morderców. Sekcja wykazała, że na koszulce jednego z chłopców widniał napis dobór naturalny. Ciekawe. Podręczniki używane w okręgu Escambia na Florydzie twierdzą, ewolucja i dobór naturalny idą w parze.
W tym podręczniku napisano, dobór naturalny powoduje ewolucję. No ale co to jest dobór naturalny? Adolf Hitler myślał, że przyspieszy ten proces, eliminując gorszych. Uważał, że prawie robi światu przysługę. Tak samo Józef Stalin i Pol Pot. Dlaczego ludzie robią takie rzeczy? Co jest nie tak z naszym sposobem myślenia? Zaraz po strzelaninie w Columbine, 5 innych uczniów w rejonie Springfield zostało aresztowanych za groźby zabójstwa pod adresem uczniów, dyrektora i nauczycieli. W sąsiednim rejonie aresztowano więcej uczniów za groźby użycia przemocy. A w jednym przypadku uczeń szkoły podstawowej zastrzelił 5 kolegów z pistoletu BB. Czy jest możliwe, aby to, czego ich uczymy, powodowało takie zachowanie? Tak, to, w co wierzysz, determinuje twoje zachowanie. Jeśli dorastasz w plemieniu, które ścina i przechowuje głowy i uczysz się od czasu, gdy jesteś małym chłopcem, że jak idziesz na wojnę i strzelasz do kogoś, to musisz go zabić, odciąć głowę i zjeść jego mózg, żeby przejąć jego ducha. Pomyśl. Jeśli naprawdę w to wierzysz, to co zrobisz w czasie wojny? Twoje zachowanie jest determinowane wierzeniami. To, w co wierzysz, wpływa na zachowanie. Zawsze tak było, dziś jest tak samo. Czy to możliwe, że teoria ewolucji jest czemuś winna? Ten podręcznik stwierdza, jesteś zwierzęciem i masz wspólne dziedzictwo z dżdżownicą. Powstaje pytanie, jeśli ewolucja to prawda, jak twoje dzieci mają odróżniać dobro od zła? Przemawiałem kiedyś w szkole publicznej w Pensylwanii. Pewien chłopiec powiedział, panie Howind, jestem ateistą. Spytałem, naprawdę? Odpowiedział, tak, nie ma Boga. Powiedziałem, a jesteś pewien? Odpowiedział, tak, jestem pewien. Spytałem, czyli wiesz wszystko? Powiedział, nie. A może wiesz połowę wszystkiego? A on na to nie. Powiedziałem, okej, ale załóżmy, że wiesz połowę wszystkiego. Czy możliwe jest, że Bóg istnieje w tej drugiej połowie, o której nie wiesz? Zupełnie nowa myśl przebiegła przez jego mózg. Myślę, że się zgubiła. Spytałem, tak przy okazji, synu, jeśli nie ma Boga, jak rozróżniasz dobro od zła? Powiedział, a to proste, to ja określam, co jest dobre, a co złe. Jestem Bogiem swojego własnego wszechświata. Ja na to cieszę się, że to słyszę, bo zamierzam cię za 5 minut zastrzelić. Powiedział, nie może pan tego zrobić. O tak, mogę. Widzisz, jestem Bogiem swojego własnego wszechświata i zdecydowałem, że mogę cię zastrzelić. Jak odróżniamy dobro od zła? Poprzednio mówiliśmy o takich kwestiach jak teoria wielkiego wybuchu, czyli wielkiego niewypału. Mówiliśmy o ogrodzie Eden i dlaczego Ziemia nie może liczyć sobie miliardów lat. Oraz dlaczego ludzie żyli 900 lat, zanim przyszedł potop. Mówiliśmy o dinozaurach i uczniach, których się okłamuje, bo dinozaury nie żyły miliony lat temu. W nagraniu 4 mówiliśmy o mnóstwie kłamstw w podręcznikach. Teraz będziemy mówić o tym, co stało się w ostatnich 150 latach od czasu, gdy ewolucja została spopularyzowana. Co się dzieje na świecie i co można zrobić. A teraz krótki przegląd treści 4 DVD, czyli niektóre kłamstwa w podręcznikach. Następnie kilka praktycznych kroków, które możemy wykonać. Mówiliśmy, że w roku 1795 James Hutton napisał książkę, w której stwierdził, że Ziemia ma miliony lat. Pod koniec XVIII wieku większość ludzi wierzyła w Biblię i większość uważała, że Ziemia ma 6000 lat. Jeśli zsumujesz lata w Biblii, wyjdzie około 6000. 4000 lat przed naszą erą. Nie miliony, ale pojawił się James Hutton i sprawił, że ludzie w to zwątpili. Jego książka miała duży wpływ na prawnika ze Szkocji Charlesa Lyella. W roku 1830 Charles Lyell napisał książkę. Opracował w niej to, co dziś nazywamy kolumną geologiczną. Kenozoik, mezozoik, paleozoik. Wszystko to zostało wymyślone przez Charlesa Lyella. Nigdzie na świecie nie istnieje kolumna geologiczna. Jedynie w podręcznikach. To czysty wymysł. To nie istnieje. Cała teoria ewolucji oparta jest na tej głupiej kolumnie geologicznej, wymyślonej w roku 1830.
Taylor powiedział, nie mam wątpliwości, że w Anglii to wiele wieków uniformitarystycznej geologii i teorii ewolucji zmieniło nasz naród z chrześcijańskiego w pogański. Ma rację, Anglia jest pogańskim narodem. Nie wiem, czy Ameryka była kiedyś chrześcijańskim krajem, ale teraz nim nie jest. My też jesteśmy pogańskim narodem. Co się stało? Książka Charlesa Lyella miała bardzo duży wpływ na młodego Karola Darwina. Ukończył szkołę biblijną, żeby być kaznodzieją. W roku 1859, po 22 latach pisania, Darwin w końcu wydał swoją książkę o pochodzeniu gatunków. Później powiem więcej o jej prawdziwym tytule. Na filozofię Darwina mocny wpływ wywarli ludzie tacy jak Charles Lyell i Thomas Malthus. Malthus napisał książkę, w której stwierdził, rodzi się więcej dzieci niż może przeżyć, najlepiej więc, jeśli najsłabsze umrą. To oddziaływało na ludzi takich jak Charles Dickens, który napisał opowieść wigilijną. Pamiętasz scenę, kiedy Scrooge mówi, jeśli ma umrzeć, niech umiera jak najszybciej, przynajmniej nie będzie nadmiaru ludzkości. Pamiętasz to zdanie? Zrozumiesz opowieść wigilijną, historię, jaką kryje, dopiero wtedy, gdy zrozumiesz, jaką rolę odgrywa w niej ewolucja. Książka Jamesa Huttona sprawiła, że ludzie zwątpili, że Ziemia ma 6000 lat. Gdy pojawił się Lyell, ludzie zwątpili w potop. Bo już nie potop był przyczyną wszystkich warstw. Spytał, a może każda warstwa ma inny wiek? A potem pojawił się Karol Darwin i ludzie zaczęli wątpić w Stwórcę. I tak w połowie XIX wieku świat, przynajmniej ten zachodni, znalazł się w złej sytuacji. Ludzie pytali, skoro nie ma Boga, to kto ma władzę? Cóż, pewnie my. To zaprowadziło prosto do humanizmu. Humanizm naucza, że nie ma Boga, więc my musimy być bogami. To my ustanawiamy zasady, decydujemy, co jest dobre, co złe. Przez następnych 50 lat od ukazania się książki Darwina na świecie pojawiło się wiele izmów. Marksizm, nazizm, komunizm. Komunizm byłby tylko epizodem w historii, gdyby nie ewolucja, która pojawiła się w odpowiednim czasie. Nikt nigdy nie słyszałby o komunizmie. Na pewno nie większość z nas, gdyby nie Karol Darwin, który przedstawił uzasadnienie dla jego głupiej idei. Hoyle powiedział, męczy mnie przeświadczenie, że ta nihilistyczna filozofia, którą przyjęła tak zwana wykształcona opinia publiczna po publikacji o pochodzeniu gatunków, skierowała ludzkość na drogę automatycznej autodestrukcji. Rozpoczęło się odliczanie do dnia sądu. Zgadzam się. Jak zaczniesz wierzyć, że nie ma Boga i my rządzimy, to pojawi się problem. Kiedyś przyjechał do Ameryki rosyjski astronom, ateista. Przemawiał na jednym z uniwersytetów i powiedział, albo jest Bóg, albo go nie ma. Pomyślałem o jej, jaki błyskotliwy gość. Ale potem powiedział, obie możliwości są zatrważające. Wtedy pomyślałem, to jest naprawdę błyskotliwe. Jeśli jest Bóg, lepiej dowiedzieć się, kim On jest, czego chce i lepiej robić to, co On chce. Jeśli nie ma Boga, mamy problem, bo mkniemy przez kosmos z prędkością ponad 100 tysięcy kilometrów na godzinę, a nikt nad tym nie panuje. Przerażająca myśl. Karol Darwin powiedział, często przeszywa mnie zimny dreszcz, gdy zadaję sobie pytanie, czy nie poświęcam się wymysłowi. Cóż, Karol, rzeczywiście poświęciłeś się wymysłowi. Jeżeli wierzysz, że pochodzisz od skały sprzed ponad 4 miliardów lat, potrzebujesz pomocy. Zostałeś stworzony dla pewnego celu, a jaki to cel? Są cztery pytania, na które każda religia na świecie próbuje odpowiedzieć. Nawet ateizm, który jest religią, bo musisz wierzyć, że nie ma Boga. Nie można tego wiedzieć. Te cztery wielkie pytania to kim jestem, skąd pochodzę, dlaczego tu jestem oraz gdzie pójdę, gdy umrę. Twoja odpowiedź na te pytania zależy od poglądu na świat. Zasadniczo istnieją dwa poglądy. Jeden mówi, istnieje niesamowity projekt, musi więc być projektant. To światopogląd kreacjonisty. Inni patrzą na świat i mówią, nikt go nie stworzył, powstał sam. Nie wierzą, że Bóg stworzył niebo i ziemię. Myślą, że wielki wybuch uczynił ten świat z niczego. To humanistyczny światopogląd. Świat powstał sam.
Oto pierwszy punkt w manifestie humanistycznym z 1933 roku. Wszechświat stworzył się sam, sam istnieje, nie był stworzony. To pierwsza rzecz, w której trzeba się zgodzić, by być humanistą. Jest też manifest humanistyczny drugi z 1973 roku i trzeci z roku 2000. Oba deklarują, w co wierzą humaniści. Humanizm to religia, musisz wierzyć, że nie ma Boga. Dlaczego ta teoria jest niebezpieczna? Po 30 latach badań jestem przekonany, że ewolucja to bezwzględnie fundament komunizmu, marksizmu, nazizmu, socjalizmu i rasizmu. Więcej o tym za chwilę. Po pierwsze, uważam, że ewolucja jest niebezpieczna, bo to zła nauka oparta na kłamstwach. Nie ma naukowego dowodu na poparcie teorii ewolucji. Już od dawna oferujemy 250 tysięcy dolarów każdemu, kto dostarczy prawdziwego naukowego dowodu na ewolucję. Zabawne, jak ludzie próbują coś znaleźć. Pewien człowiek powiedział: mam dowód na ewolucję. Spytałem: naprawdę? Co masz? Powiedział: pracuję w laboratorium. Właśnie wyhodowaliśmy soję odporną na mróz. Powiedziałem: to dobrze, to bardzo pożyteczne. A od czego zaczęliście? Odpowiedział: no, od soi. A co teraz macie? Odpowiedział: mamy całkiem nowy gatunek. Spytałem: ale czego? No, soi. Powiedziałem: przykro mi, ale to nie ewolucja, to odmiana soi. To ciekawe, cieszę się, że potrafisz takie rzeczy, ale to nie jest ewolucja. Nie ma żadnego dowodu, że jakieś zwierzę kiedykolwiek wydało innego rodzaju zwierzę. Dlaczego więc ludzie wierzą w tak głupią ideę? I dlaczego jest to tak niebezpieczne? Cóż, za chwilę powiemy o niektórych izmach. Ewolucja oparta jest na kłamstwach i złej nauce. Nie ma dobrej nauki na poparcie tej teorii. Ten podręcznik mówi: ewolucja to fakt, nie teoria. Ptaki powstały z nieptaków, a ludzie z nieludzi. Nikt, kto pretenduje do rozumienia naturalnego świata, nie może zaprzeczyć tym faktom. Tak jak nie może zaprzeczyć, że Ziemia jest okrągła, obraca się wokół własnej osi i wokół Słońca. Wygląda na to, że autor ma umysł otwarty na dyskusję, prawda? To nie jest fakt, ewolucja to mantra. Stale ją powtarzają z nadzieją, że stanie się prawdą. Och, mam nadzieję, że to fakt. To fakt, to fakt. Lepiej określ, o co ci chodzi, gdy mówisz ewolucja. Zobacz DVD numer 4. Ten podręcznik mówi: ewolucja ma dowód ze skamieniałości, z budowy, z biologii molekularnej, z rozwoju. Wszystkie dowody używane na poparcie ewolucji obalono. Wiele razy mówiłem, że nie próbuję wyrzucić ewolucji z książek, chcę tylko wyrzucić kłamstwa. Kilka lat temu prawie uchwalono w Arkansas ustawę. Byłem tam zeznawać przed Senatem, przed Komisją Izby Reprezentantów, która przyglądała się ustawie HB 2548, o ile dobrze pamiętam. Ustawa głosiła: Arkansas nie będzie świadomie używać pieniędzy z podatków na zakup materiałów, które zawierają celowo fałszywe informacje. Nie będziemy kupować książek, w których są kłamstwa. Podałem kilka przykładów, jak te na moich seminariach. Jeśli jest napisane: embrion ma szczeliny skrzelowe, nie kupimy książki. Stałem i zeznawałem 45 minut przed tą komisją. Kiedy skończyłem, kobieta z Unii Swobód Obywatelskich powiedziała: to jest wyraźnie antyewolucyjna ustawa. Jeden z posłów na to: proszę pani, w ustawie nie ma mowy o ewolucji. Ustawa ta mówi jedynie, że nie będziemy kupować książek, jeśli są w nich kłamstwa. A te rzeczy to kłamstwa. Nie kupimy tej książki. Jak może pani mówić, że to antyewolucyjna ustawa? Odpowiedziała: wszystkiego, o czym mówi ta ustawa, używa się na poparcie teorii ewolucji. Poseł spytał: ale czy prawdą jest, że rzeczy tu wspomniane to kłamstwa? Odparła: tak, ale ta ustawa jest wyraźnie antyewolucyjna. Doskonale wiedziała, że jeśli usuniemy kłamstwa z podręczników, nic nie zostanie na poparcie teorii ewolucji. Uczestniczyłem kiedyś w debacie na Uniwersytecie Zachodniej Florydy. Pewien profesor powiedział: panie Howind, twierdzi pan, że te rzeczy to kłamstwa i ma pan rację. Wszystko to obalono. Mam pytanie: mówi pan, że trzeba usunąć to z książek, ale czym to zastąpić?
Powiedziałem do wszystkich, ten pan próbuje powiedzieć, chcemy, żeby dzieci wierzyły w ewolucję i musimy dać im jakiś dowód. Wszystko, co mamy, to te kłamstwa. Pan chce je usunąć. Lepiej niech pan znajdzie jakiś dowód na naszą teorię. Powiedziałem, jeśli nie ma pan żadnego dowodu na swoją teorię, przykro mi bardzo, ale może powinien pan rozważyć zmianę teorii. Mógłbym jedną zasugerować, jeśli pan zechce. Nie chciał. Nie chciał nawet o tym słyszeć. Wszystko, co mają na poparcie tej teorii, zostało obalone wiele lat temu. O niektórych kłamstwach mówiliśmy w pierwszych godzinach tego seminarium. Oto krótki przegląd. Wielki Kanion nie był powoli formowany przez rzekę Colorado, która przepływa przez kanion. Kolumna geologiczna nie przedstawia historii Ziemi. Właściwie nigdzie na świecie nie występuje. Skały nie datują skamieniałości. Skamieniałości nie datują skał. To błędne koło w rozumowaniu. DVD numer 4. Nie ma czegoś takiego jak skamieniałości przewodnie. Warstwy nie mają różnego wieku. Łączą je skamieniałe drzewa, dowodząc, że warstwy uformowały się w tym samym czasie. Rośliny i zwierzęta nie są z sobą spokrewnione. Mają tego samego projektanta, nie tego samego wujka i dziadka. Zmiana w gatunkach to nie jest prawdziwe znaczenie słowa ewolucja. Nie o to tak naprawdę chodzi. Dobór naturalny nie powoduje żadnej ewolucji. Dobór naturalny dobiera. Nie tworzy niczego. Wierzymy w dobór naturalny. Historia ćmy krępaka na brzoska nigdy się nie wydarzyła. To kłamstwo. Porównywalna anatomia nie dowodzi wspólnych przodków. DVD numer 4. Ludzie nigdy nie mają szczelin skrzelowych. Są ludźmi od poczęcia. To nie ryba, ani płas, ani nic innego. A aborcja to morderstwo, to proste. Wyrostek nie jest szczątkowy, jest nam potrzebny. Wieloryb nie ma szczątkowej miednicy, to kłamstwo. Kość ogonowa u człowieka nie jest szczątkowa. Jeśli tak uważasz, zapłacę za usunięcie twojej kości. Dinozaury nie żyły miliony lat temu. Człowiek nie ewoluował ze zwierząt czy jaskiniowców. Wielki wybuch to wielki niewypał, nie istniał. Ewolucja konia w podręcznikach to kłamstwo. Udowodniono to 50 lat temu. Życie nie może ewoluować z nieożywionej materii. Prawo nie zabrania nauki stworzenia, jak wielu ludzi chce cię przekonać. To zupełnie w porządku uczyć o stworzeniu w szkołach publicznych. Małe nie jest prostsze. Orzęsek jest bardziej złożony niż prom kosmiczny. Małe nie jest prostsze. Jest bardziej złożone. Ptaki nie pochodzą od dinozaurów. To głupia idea. Oko nie powstało na drodze powolnych zmian przez miliardy lat. Pierwszy ptak nie wykluł się z jaja gada. Drzewa życia w podręcznikach to wymysł. Narysowali to i tyle. To nie miało miejsca. DNA nie dowodzi ewolucji. Dowodzi stworzenia. Dowodzi istnienia projektanta. Skamieniałości nie są dowodem na ewolucję. W ogóle się nie liczą. Kiedy znajdziesz kość w ziemi, nie możesz dowieść, że miała dzieci. A tym bardziej takie, które żyły. A już na pewno nie dzieci inne niż dziadkowie. Skamieniałości to ślepy zaułek. Nie mają znaczenia dla ewolucji. Ziemia nie ma miliardów lat. Ziemia nigdy nie była gorącą, ciekłą masą. Teoria Pangei, jakiej uczą książki, ten kontynent nigdy nie istniał. Mówią, wszystkie kontynenty kiedyś do siebie pasowały. Pytają, uważa pan, że wszystkie kontynenty kiedyś były dopasowane i przylegały do siebie? Mówię, ciągle pasują. Tyle, że niższe części są pełne wody. Kontynenty ciągle są połączone. Zwierzęta i rośliny zostały zaprojektowane, a nie adaptowały się do środowiska. Życie nie pojawiło się 3,5 miliarda lat temu, jak mówią podręczniki. Słońce nie uformowało się przed Ziemią, jak podają podręczniki. Naukowcy nie stworzyli życia w laboratorium. Węże nie mają szczątkowych nóg. Ziemia nigdy nie miała atmosfery bez tlenu, jak twierdzą podręczniki. Żadne zwierzę nie jest spokrewnione z innym. DNA to więcej niż substancja chemiczna, niesie informacje. Mutacje nie ulepszają gatunków. Podobna budowa kości nie dowodzi wspólnego przodka, dowodzi jednego projektanta. Aminokwasy to nie dowód na relacje. Ludzie nie są spokrewnieni z szympansami. Darwin nie udowodnił ewolucji.
Podręczniki nie uczą dzieci myśleć krytycznie, uczą je w ogóle nie myśleć. Ustawienie zwierząt na papierze niczego nie dowodzi. Archeopteryks to nie częściowo gad, to w 100% ptak. Pióra nie ewoluowały z łusek. Nie tylko religijni fundamentaliści nie wierzą w ewolucję. Większość ludzi nie wierzy w ewolucję. Ewolucja nie jest światłem oświecającym fakty. Nie ma dowodu zmiany biegunowości na dnie oceanu. Konstytucja nie dyskutuje z rozdziałem państwa od kościoła. Sąd Najwyższy nie zakazał nauki o stworzeniu. Teraz trochę historii, co tak naprawdę się stało. W XIX wieku prawie wszystkie podręczniki były wypełnione informacjami o stworzeniu, chrześcijaństwem, Bożym nauczaniem. Dzieci uczyły się na pamięć wersetów biblijnych. Gdy chodziłem do szkoły publicznej w Illinois, uczyliśmy się na pamięć wersetów biblijnych. Zawsze rano modliliśmy się. To nie było dla dzieci bolesne. Nawet im pomagało. Wtedy dzieci powodowały problemy rurkami do plucia. Dziś noszeniem broni i strzelaniem do ludzi. To inny świat. Starsi z was wiedzą, o czym mówię. Wszystko radykalnie się zmieniło. W roku 1925 w Tennessee uchwalono przepis: nie można uczyć ewolucji. To był zakaz nauczania ewolucji w szkołach publicznych, tak zwana ustawa Butlera. Amerykańska Unia Swobód Obywatelskich zdecydowała, że chce sprawdzić ten przepis. Zamieścili w prasie ogłoszenie: szukamy nauczyciela gotowego przyznać, że uczy ewolucji, żeby wytoczyć proces i obalić ten przepis. Zgłosił się John Scopes. Powiedział: nie wiem, czy uczę ewolucji, ale prowadziłem lekcje biologii. Nadzorowałem zajęcia własne. Jak chcecie, żebym zeznał, że uczę ewolucji, zrobię to. I tak Scopes miał proces. Trwał 10 gorących letnich dni w Tennessee. Po 10 dniach Scopesa uznano winnym złamania prawa. Prawo mówi: nie wolno uczyć ewolucji. Zeznał, że uczy, więc jest winny. Przyznał się. Dostał grzywnę w wysokości $100 i po sprawie. Później grzywnę uchylono z powodu uchybienia, ale nie uchylono wyroku. Ewolucjoniści przegrali tak zwany małpi proces. Jeśli chcesz przeczytać całą historię o tym, co naprawdę się stało, oto książka Małpi proces Scopesa. To najsłynniejszy proces w Tennessee. Nawiasem mówiąc, jeśli po twojej szkole krąży film pod tytułem Kto sieje wiatr, to uważaj. To niebezpieczny film. Robi wszystko, co może, przekręca wszystko na temat procesu, by chrześcijanie wyszli na głupich. Chcesz przeczytać słowo w słowo wszystko, co powiedziano? Proszę bardzo. Skrypt z sądu, słowo w słowo, jest do dostania w Bryan College w Tennessee. Sąd w Dayton ciągle istnieje. Ma duże muzeum, gdzie można zobaczyć, co tak naprawdę się wydarzyło. Jest książka, która ujawnia prawdę o filmie Kto sieje wiatr. Pokazuje się go w prawie wszystkich szkołach publicznych tu w Pensacoli, próbując wmówić dzieciom, że chrześcijanie są głupi i przegrali proces. Przekręcono wiele różnych rzeczy. Powinieneś być oburzony, że pokazują go dzieciom. Możesz podpisać stwierdzenie: nie chcę, by mojemu dziecku pokazywano film Kto sieje wiatr. Poświadczone stwierdzenie zanieść do szkoły. Twoje dziecko nie obejrzy filmu. Możesz powiedzieć: to sprzeczne z moimi przekonaniami religijnymi, okłamywać moje dzieci, a ten film to kłamstwo. Gwarantuję, że film będzie pokazywany w tym roku, w następnym i kolejnym. Gdy dorastałem, widziałem go 4 razy, zanim zdałem sobie sprawę, że to kłamstwo. Możesz dostać materiały z Bryan College, oto ich numer, albo od George'a Sarella. Świetny artykuł o filmie Kto sieje wiatr, o tym, co naprawdę się stało. W książce prawdziwy proces porównano do filmu. Możesz też kupić książkę Podróż do chwały. Nie czytam powieści, ale ta jest niesamowita. Autor opisał, co by było, gdyby proces Scopesa toczył się teraz, na współczesnym uniwersytecie. Nie mogłem się oderwać od czytania. Czytam wiele książek, ale ta, nie powinienem był jej zaczynać. Nie spałem 4 noce, żeby skończyć. W 1968 roku uchylono ostatni przepis zakazujący nauczania ewolucji. Wcześniej było wiele przepisów zakazujących uczenia ewolucji. Nigdy nie było przepisu zakazującego uczenia o stworzeniu.
Przepisy zakazywały nauczania o ewolucji. W roku 1980 stan Arkansas uchwalił przepis mówiący o równym traktowaniu. Jeśli nauczyciel uczy ewolucji, musi też uczyć stworzenia, musi zadbać o równowagę. Sąd w Arkansas usunął ten przepis, twierdząc, że jest niekonstytucyjny. Nie powiedzieli, nie wolno uczyć o stworzeniu. Powiedzieli po prostu, nie wolno wymagać równego czasu, ale ateiści zaczęli głosić, że nie wolno nauczać o stworzeniu. Nie tak brzmiał ten przepis. Nie tak postanowił sąd. Sąd nie powiedział, nie wolno uczyć o stworzeniu. Powiedział, nie wolno wymagać, by nauczyciel uczył o stworzeniu. Jeśli uchwalimy na Florydzie przepis, wymaga się, by nauczyciele oddychali, idę o zakład, że ktoś ten przepis obali, bo prawdopodobnie powinni oddychać, ale nie można tego wymagać. Tak stało się z przepisem w Arkansas. Potem Luizjana uchwaliła przepis, wymóg, by nauczyciele uczyli o stworzeniu, jeśli uczą o ewolucji, znów zasada równowagi. Trafił aż do Sądu Najwyższego, ale sąd go obalił. Po orzeczeniu z 1987 roku Stephen Gould, który nienawidził kreacjonistów i miał moje nagrania. Odwiedziłem go w biurze. Jego sekretarka powiedziała, tak, panie Hoind, ma pańskie nagrania. Nigdy go nie spotkałem. Umarł kilka lat temu. Teraz już wie, już nie jest ewolucjonistą. Ale po werdykcie Stephen Gould powiedział, w żadnym stanie nie istnieje przepis zakazujący uczenia nauki stworzenia. Można było tego uczyć wcześniej, można teraz. Nigdy nie powiedziano, że nie wolno uczyć stworzenia. Sąd powiedział, nie można tego wymagać, to wszystko. Nie pozwól, by ktoś wmówił ci, że jest inaczej. Takie są przepisy. Stanowisko prawa. Michael Zimmerman powiedział, a jest on ewolucjonistą, że orzeczenie Sądu Najwyższego nie zakazało uczenia o stworzeniu w szkołach publicznych. Sąd orzekł, że jest niekonstytucyjnym wymagać równego czasu dla tego tematu, jak mówił przepis z Luizjany. Nauka o stworzeniu może znaleźć się w szkolnej klasie, jeśli nauczyciel i administrator uznają, że jest to właściwe. Liczne badania pokazały, że nauczyciele i administratorzy są przychylni takiej opcji. Tak naprawdę nauka o stworzeniu jest przekazywana w całym kraju. Eugenia Scott jest prezesem Krajowego Centrum Nauk Ścisłych. Paskudna nazwa. Oni nie stoją w obronie nauki, bronią jedynie ewolucji. Powiedziała, decyzja Sądu Najwyższego mówi tylko, że przepis z Luizjany narusza konstytucyjny rozdział państwa i kościoła. Nie mówi, że nie wolno uczyć naukowego kreacjonizmu, a niestety wielu nauczycieli to robi. Niektóre okręgi szkolne nawet wymagają równego czasu dla stworzenia i ewolucji. Oto strona główna Krajowego Centrum. Witamy na naszej stronie. Organizacja członkowska non-profit, zwolniona od podatku, działająca w obronie nauczania ewolucji, przeciw sekciarskim atakom. Jesteśmy uznanym w kraju centrum informacyjnym, służymy informacją i radą, żeby utrzymać ewolucję w szkole, a kreacjonizm naukowy poza szkołą. Po to istnieją. Przemawiałem w Berkeley w listopadzie zeszłego roku, w Kalifornii. Tam jest ich siedziba. Odwiedziłem Krajowe Centrum Nauk Ścisłych. To bardzo mały budynek. Zatrudniają 4, może 5 osób. Wszystkie są stłoczone w tym małym budynku. Pomyślałem, i to ma być Krajowe Centrum Nauk Ścisłych. A, nieruchomości w Berkeley kosztują, rozumiem. To dla nich dobre miejsce. Wszedłem. Nikt nie wiedział, kim jestem. Nie przedstawiłem się. Wchodzę i pytam, jakie informacje tu macie? Uczyłem kiedyś nauk ścisłych. Zaczęli mi pokazywać jakieś broszury, artykuły i inne materiały. W końcu jeden mówi, pana głos brzmi znajomo. Jak się pan nazywa? Odpowiedziałem, Kent Hoind. On na to, tak myślałem. Nakleili na podłodze napis, tu stał Kent Hoind. Rozumiem, że nie chodzą po tym napisie, tylko wokół. Jeden z tych ludzi wysłuchał 10 godzin moich wykładów w Berkeley i zadawał mi pytanie po pytaniu. Ci ludzie nie są wrogami. Oni pracują dla wroga, ale nie są wrogiem. Wrogiem jest szatan. Oni są po prostu zaślepieni. Są umyślnie w niewiedzy, jak mówi Biblia. Ale nawet Krajowe Centrum Nauk Ścisłych wie, że jeśli ktoś chce, może uczyć o stworzeniu. William Provine powiedział, nauczyciele i rady szkolne w szkołach publicznych
na mocy Konstytucji Stanów Zjednoczonych mogą uczyć o nadprzyrodzonym pochodzeniu, jeśli chcą. W większości krajów świata można przepisami wymagać omawiania nadprzyrodzonego pochodzenia na lekcjach, pozostając w zgodzie z wymogami prawnymi. Mam propozycję dla ewolucjonisty. Wprowadź omówienie nadprzyrodzonego pochodzenia na lekcjach. Zachęcaj do omawiania tego w szkołach publicznych. Spuść z tonu i nie ucz wyłącznie ewolucji na lekcjach. Ekskluzywizm, jaki promujesz, to dbanie o własne interesy i trąci elitaryzmem. Dlaczego boisz się konfrontacji z wiarą w nadprzyrodzony kreacjonizm, w który wierzy większość ludzi w Stanach, a może i na świecie? Dobre pytanie. Dlaczego oni tak się boją tego tematu? Stale przemawiam w szkołach publicznych. Niektóre szkoły nie wpuszczają mnie. Bardzo boją się zaprosić do szkoły kreacjonistę. Nie ma powodu do obaw. Tak naprawdę większość ludzi i tak nie wierzy w ewolucję. Tak naprawdę nie ma przepisu, który zabrania uczenia stworzenia. Ucz śmiało. Może nie wiesz, ale wbrew prawu jest, by nauczyciel szkoły publicznej za pieniądze z podatków próbował nawrócić dzieci na buddyzm, katolicyzm, baptyzm czy coś takiego. To jest wbrew prawu. Ale nie jest wbrew prawu omawiać stworzenie. Provine powiedział, czy nie należy zachęcać uczniów, by wyrażali swoje przekonania co do pochodzenia na zajęciach o pochodzeniu? Jeśli omawiasz pochodzenie, omawiaj pochodzenie. Według ewolucjonisty, twoja odpowiedź musi być naturalistyczna. Załóżmy, że powiem, chcę, żebyś wyjaśnił, jak powstały komputery, ale nie możesz użyć słowa człowiek. Chcę naturalistycznego wyjaśnienia. Od początku jesteś bez szans, z powodu warunków, jakie podałem. A ewolucjonista mówi, musimy wyjaśnić, jak powstał świat, ale nie możemy użyć nadprzyrodzonego wyjaśnienia. No to super. To jakby dwa komputery kłóciły się o to, czy istnieje człowiek. Nie widzą go, nie mogą go dotknąć, nie czują go, a jednak on istnieje. To oczywiste, że Stwórca jest poza stworzeniem, jest ponad i poza. Nie podlega wpływom tego, co stworzył. Bóg stworzył czas, przestrzeń i materię. Jest poza czasem, przestrzenią i materią. Bóg nie podlega wpływowi czasu. W niebie nie ma roku 2003. Nie ma czasu. Gdy pójdziesz do nieba, jedną z pierwszych rzeczy, jaką zrobisz, to wyłączysz zegarek i wyrzucisz. Nie będziesz go potrzebował. Tam nie ma czasu. Śpiewamy pieśni. Jak będziemy tam już 10 tysięcy lat. To bzdura. To ładna pieśń, podoba mi się, ale nie będziemy tam 10 tysięcy lat. Po prostu będziemy. Mój mózg nie radzi sobie z tą myślą, ale mogę myśleć o myśleniu w ten sposób. Pewien nauczyciel powiedział, uczę w szkole publicznej, dziś byłem na konferencji, wszystkim rozdano nowy podręcznik do nauk ścisłych, tytuł brzmi Nauki. Na stronie 611 widnieje zdanie, w jakim stopniu rodzice powinni według ciebie mieć prawo decydować, które teorie naukowe i idee mają być prezentowane w szkołach? W jakim stopniu rodzice powinni według ciebie mieć prawo wymagać, by uczono także odmiennych poglądów religijnych? Czy poglądy takie jak kreacjonizm, zasadniczo oparty na jednej odmianie chrześcijaństwa, mają mieć szczególne względy? Coraz trudniej mówić prawdę. Nauczyciele są szkoleni, jak postępować z kreacjonistami. Wiem, jak bardzo się starają, żebyś czuł się jak jedyna osoba, która narzeka. Kiedyś spotkałem się z kobietą odpowiedzialną za program nauczania w Pensacola na Florydzie. Gdy wprowadziłem się do miasta, narzekałem na niektóre kłamstwa w podręcznikach i programie przedmiotów ścisłych. Powiedziała mi, panie Howind, jest pan jedyną osobą w okręgu, która na to narzeka. Pomyślałem, w mieście jest 128 kościołów baptystycznych plus wiele innych. Czy ci ludzie cokolwiek robią? Mamy być solą ziemi, tak? A sól drażni. Idź, podrażnij kogoś. To nasze zadanie.
Nauczyciele mogą uczyć nauki stworzenia na lekcjach, jeśli chcą. Nigdy nie było przepisu, który by tego zakazywał. Nie tylko możesz uczyć nauki stworzenia w szkołach publicznych, możesz tego uczyć wprost z Biblii. Nie ma prawnego zakazu czytania Biblii w szkole publicznej albo przynoszenia jej. Możesz poświęcić lekcję i uczyć religii, a podręcznikiem będzie Biblia. Wiemy, jakie skutki miało w 1963 roku usunięcie ze szkół Biblii i wprowadzenie ewolucji. Ale amerykańska Unia Swobód oszukała nas. Sąd Najwyższy zakazał użycia Biblii do nawracania dzieci. To nie jest oczywiście dobre, ale to lepsze niż to, co Unia chce nam wmówić. Nie wyrzucono Biblii, to my ją wyrzuciliśmy, bo daliśmy się oszukać przez Unię. Możesz wejść na stronę Elizabeth Ridenauer. Ona podaje tam różne informacje. Pomaga ludziom organizować zajęcia z Biblii w szkołach publicznych. Co powiesz na możliwość prowadzenia zajęć z Biblii w szkole publicznej? Nie byłoby wspaniale? Możesz to robić. Ona wie, jak się przebić przez biurokrację i osiągnąć cel. Skontaktuj się z Elizabeth albo kup książkę o uczeniu stworzenia w szkołach publicznych. Można to robić. Wiele szkół to robi. Stany mogą wymagać, by nauczyciele mówili o ewolucji. Oni ustalają stanowe standardy. Stanowa Rada Szkolna lub legislator może wydać orzeczenie, określając, co chce, by dzieci wiedziały w trzeciej, piątej lub siódmej klasie. Czasem włączają ewolucję. Dziecko musi wiedzieć o ewolucji do ósmej klasy. Problem w tym, że ateiści są naprawdę dobrzy w obsadzaniu tych komisji. Na tyle, że wystarczy pięciu czy sześciu ateistów w całym stanie i można kontrolować to, czego uczą się dzieci. Chrześcijanie czekają, aż oni wybiorą książki zgodnie z ich standardami i wprowadzą je na lekcje. A potem narzekają na podręczniki. Jesteś jakieś 3 lata spóźniony. Stanowe standardy dla podręczników na Florydzie będą wybierane w ciągu następnych 2 miesięcy. To jest ten moment. To będzie miało wpływ na książki kupowane we wrześniu. Teraz jest czas, żeby coś zrobić. Stany nie mogą wymagać, by uczono stworzenia. Próbowano już wiele razy. Widziałem, jak wielu ludzi marnowało czas i pieniądze na wysiłki, by wprowadzić stworzenie do szkół. Mówię ci, tracisz czas, to się nie uda. Ateista, gdy zacznie się kampania, powie: zgodzimy się na nauczanie stworzenia w szkołach. Wprost uwielbiają to robić. Poczekają, aż wydasz wszystkie pieniądze i stracisz czas, a potem pokonają cię w ciągu ostatnich 5 sekund. Nic nie osiągniesz. Nauczyciele mogą mówić o stworzeniu na lekcjach, jeśli chcą. Zawsze mogli to robić. Polecam stronę Mela Gablera. Od ponad 40 lat sprawdzają podręczniki w szkołach publicznych i to, czego się naucza. Mel powiedział, sądy pozwalają stanom wymagać, by omawiano naukowo słabe strony teorii ewolucji, ale nie wymagać, aby omawiano dowody na stworzenie. Nie można zmusić nauczyciela, by mówił o stworzeniu, ale można wymagać, by mówił o słabych stronach teorii ewolucji. To początek. W znamiennej decyzji z roku 1963 sąd orzekł. Z pewnością można powiedzieć, że Biblia jest warta studiowania ze względu na walory literackie i historyczne. Nic, co powiedzieliśmy, nie wskazuje, że takie studiowanie Biblii czy religii, prowadzone obiektywnie jako część świeckiego programu nauczania, może naruszać pierwszą poprawkę. Sąd Najwyższy powiedział, zgodnie z konstytucją Biblia może być używana w studiowaniu historii, cywilizacji, etyki i religioznawstwa. Orzeczenie 8. obwodu brzmi, pozwalanie na obchody zawierające elementy religijne w szkołach publicznych promuje świecki cel rozszerzania wiedzy ucznia i zrozumienia roli naszego religijnego dziedzictwa w społecznym, kulturalnym i historycznym rozwoju cywilizacji. Nauczyciele już mają swobodę w przedstawianiu różnych naukowych teorii pochodzenia człowieka i mogą uczyć wszystkich aspektów tego tematu. 1987 rok. Sąd Najwyższy. Sąd orzeka. Uczenie dzieci różnych naukowych teorii pochodzenia człowieka może przebiegać z jasnym świeckim zamiarem poprawienia skuteczności uczenia nauk ścisłych. Stanowa Rada Szkolna Kalifornii. Omawianie wszystkich naukowych faktów, hipotez lub teorii związanych z pochodzeniem Wszechświata, Ziemi i życia jest właściwe dla programu nauczania przedmiotów ścisłych. Mówią nauczycielom, jeśli chcesz mówić o stworzeniu, rób to. Jaśniej nie można.
Jeśli chcesz wiedzieć, co dzieje się w szkolnictwie, obejrzyj film Kryzys w szkolnej klasie Phyllis Schlafly z organizacji Eagle Forum. Nie zgadzam się z Phyllis w kilku filozoficznych kwestiach, ale uważam, że zrobiła dobrą rzecz. Wielu ludzi pyta, a co z rozdziałem państwa od Kościoła? Czy nie mówi o tym Konstytucja? Nie ma takiego zwrotu w Konstytucji. To zwrot z listu Thomasa Jeffersona do Towarzystwa Baptystycznego w Danbury w Connecticut. Jefferson powiedział, pierwsza poprawka wzniosła mur podziału między Kościołem a państwem. To z jego listu, nie z Konstytucji. Nawiasem mówiąc, to jednostronny mur. Powstrzymuje rząd przed prowadzeniem Kościoła, ale zapewnia, że zawsze będą chrześcijańskie zasady w rządzie. Zajrzyj na stronę Davida Bartona, jest świetna. Dowiesz się na przykład, że ojcowie założyciele uważali, że Kościół ma wpływać na rząd, inaczej rząd się zepsuje. I to się stało. W ciągu kilku lat parę różnych osób wzięło na siebie sprawdzenie podręczników, tego ile jest w nich na temat ewolucji. Ci ludzie przejrzeli wszystkie książki do biologii używane w 1991 roku. Odkryli, że w książce Merrilla pod tytułem Biologia w codziennym doświadczeniu jedynie 2,9% tekstu poświęcono ewolucji. Naprawdę niewiele. W książce wydawnictwa HBJ 15,6%. Oni naprawdę naszpikowali tę książkę dla dzieci ewolucją. Widziałem książki, które mają prawie 30%. Gdybym był w komisji wybierającej podręczniki w tym roku, wybrałbym najmniej trujący, a potem napisałbym do pozostałych wydawców. Nie wybraliśmy waszego podręcznika, bo... dopowiedz swoje powody. A potem napisałbym do wydawcy, którego wybrałem. Wybraliśmy twój podręcznik, ponieważ było w nim najmniej o ewolucji, ale chcielibyśmy, żeby i tego nie było i chcemy cię ostrzec, że jeśli następnym razem znajdziemy podręcznik, w którym jest tego mniej, to go kupimy. Wydawcy podręczników rozumieją tylko jeden język. Język pieniędzy. Gdybyś był prezesem w HBJ i dostawałbyś listy z całego kraju od ludzi, którzy mówią, nie kupiliśmy twojego podręcznika, bo... zgadnij, co zrobiłbyś w przyszłym roku? To jedyny język, jaki oni rozumieją. Jeśli chcesz poczytać o kłamstwach w podręcznikach i na co należy uważać, kup świetną książkę Jonathana Wellsa pod tytułem Ikony ewolucji. Możesz też kupić książkę Gablerów. Poświęcili 40 lat tematowi kłamstw w podręcznikach i temu, co można z tym zrobić. Świetna służba w Teksasie. Wejdź na ich stronę. Mają tam przegląd nowszych podręczników. Mel napisał do mnie, doktorze Howind, dziękuję za korzystanie z naszej książki pod tytułem Czego oni uczą nasze dzieci. Na pewno zainteresuje pana, że w ciągu 39 lat pracy nigdy wydawcy nie byli tak wrażliwi, a szkoły tak otwarte na nasze rankingi i przeglądy podręczników. Z radością rekomendujemy Podstawy nauki. Są o wiele mniej dogmatyczni w kwestii ewolucji niż inni. Mel mówi, wydawcy są przerażeni z powodu listów polecających, bo wiedzą, że sprzedaż niezalecanych podręczników gwałtownie spada. Ale co się dzieje? Oni działają tylko w Teksasie. To jeden z największych nabywców podręczników w kraju. Wydawcy drukują więc wszystkie te książki, wydają na nie miliony dolarów i próbują je sprzedać. Jeśli nie kupi ich Teksas, to myślisz, że je spalą? Nie, upchną je w innych stanach, tam gdzie nikt nie uważa. Służba Gablera ma ludzi, którzy pomagają znajdować błędy w podręcznikach. Na przykład w książce jest zdanie, George Washington był wiceprezydentem Abrahama Lincolna. Coś w tym stylu. Oni nie chcą takiej książki wyrzucić, to dużo pieniędzy. Ładny, dobry papier, kolorowe obrazki. Znajdą stan, który zbytnio nie wnika. Jeśli jesteś z innego stanu niż Teksas, lepiej miej się na baczności. Skontaktuj się ze służbą Gablera.
Powiedzą ci, na co uważać. Poproś o listę rekomendowanych książek. Adolf Hitler powiedział, pozwólcie mi kontrolować podręczniki, a będę kontrolować kraj. A co jest w książkach? I co możemy zrobić, żeby rozwiązać problem? Ta mapa pokazuje, jak ateiści oceniają różne stany w Ameryce pod kątem nauki o ewolucji. Uważają, że na Florydzie kiepsko nam to idzie. Tak. Uważają, że w Minnesocie, gdzie byłem wczoraj rano, świetnie idzie nauczanie ewolucji. Powinniście się wstydzić w Minnesocie. Wyrzućcie śmieci z podręczników, ok? Można zdobyć materiały o stworzeniu i umieścić je w bibliotece. Bert Wagner w Ohio wie, jak przebrnąć przez biurokrację i to osiągnąć. Skontaktuj się z nim i spytaj, jak przekonać szkoły publiczne, by przyjęły książki o stworzeniu. Ktoś napisał do mnie w liście. Doktorze Howind, pańskie nagrania zakupiono do naszej szkoły w Ohio. Gdy chciałem znaleźć nagranie piąte, odkryłem, że ktoś schował karton z nagraniami seminariów, nieotwarty pod biurkiem. Bibliotekarka powiedziała, że ktoś nie pozwolił jej udostępniać ich uczniom. Moja 18-letnia córka była świadkiem. Zdenerwowaliśmy się, ale powiedziałem jej, że to dowodzi, że wróg próbuje ukryć prawdę. Córka skończyła już szkołę i nie wiem, czy nagrania są teraz udostępniane. Jeśli dajesz coś, upewnij się, że znajdzie się to na półkach. Na pewnym uniwersytecie spędziłem godzinę sprawdzając w systemie komputerowym i wyszukiwarce, ile mają książek na temat ewolucji. Mieli ich około 1800-1900 tytułów, a potem szukałem, ile mają książek o stworzeniu. To była duża biblioteka uniwersytecka. Nie było ani jednej książki. Sprawdzałem według autorów, jakich znam, a znam wielu. Poszedłem do bibliotekarki i mówię, zauważyłem, że macie 1800 książek o ewolucji, ale nie macie żadnej książki o stworzeniu. Dlaczego tak jest? Odpowiedziała, jest tu jedna dobra książka o stworzeniu, sama ją tu przyniosłam z mojego kościoła, Świadków Jehowy. Mamy tu jedną książkę Świadków Jehowy i 1800 o ewolucji, a potem szczycą się, że są liberalnym uniwersytetem i zapewniają liberalną edukację. Kłamiecie. Liberalna edukacja patrzy ze wszystkich stron. Omówmy wszystkie spojrzenia, a potem zdecydujmy, gdzie leży prawda. Nie chcą porównać ewolucji ze stworzeniem, bo wypada ona głupio obok prawdy. Możemy zrobić kilka praktycznych rzeczy, żeby to naprawić. Po pierwsze, możesz domagać się, by szkoły usuwały strony z fałszywymi informacjami. Nie musisz wprowadzać stworzenia do szkół, ani usuwać z nich ewolucji. Po prostu usuń kłamstwa. Możesz powiedzieć, że chcesz skleić strony. Albo chociaż nakleić na okładkę informację ostrzegawczą. Dzieci, informacja na stronie 97 nie jest poprawna. Możesz wymienić te strony. Wiele razy zgłaszałem się na ochotnika. Jeśli wyślesz mi swój podręcznik, sprawdzę strony, które należy wydrzeć. Nagram to, jak będę gdzieś w podróży i dostarczę ci nagranie. Powiem, informacja na stronie 84 jest błędna. Stronę wydrzeć. Wymienię wszystkie strony. Jeśli wydrzesz strony z książki, szkoła nie poniesie żadnych kosztów. Pokażę ci, to proste. Pierwszy sprzeciw, jaki usłyszysz, to zdanie. To kosztuje szkołę dużo pieniędzy. To nie będzie nic kosztować. Kto z was będzie chętny wyrywać strony z książek i zabrać własne nożyczki? Chcę zobaczyć. No proszę. Jak pójdziesz do rady szkolnej, dasz im listę 500 nazwisk i powiesz, ci ludzie są gotowi. Kiedy mamy to zrobić? To nie będzie nic kosztować. Książka nie jest świętością, jest z papieru. Jeśli ją kupiłeś, kupiła ją gmina lub należy do szkoły i chcesz wyrwać jakąś stronę, to zupełnie w porządku. Debatowałem z pewnym profesorem tu na Uniwersytecie Zachodniej Florydy chyba rok temu i wspomniałem, wydrzyj stronę z książki. Wtedy profesor powiedział, nie uważam, że można niszczyć podręczniki. Powiedziałem, proszę pana, gdyby uczył pan matematyki i znalazł równanie 2 plus 2 równa się 5, co by pan zrobił? Powiedziałbym uczniom, żeby skreślili złą odpowiedź i wpisali dobrą. Powiedziałem, czyli zniszczyłby pan podręcznik?
A gdyby uczył pan biologii i znalazł zdanie, embrion ma skrzela, a wiedziałby pan, że stwierdzono, że to nieprawda, co by pan zrobił? Powiedział, nic. Nie poprawiłby pan tego? Odpowiedział, nie. Powiedziałem, no to jest pan hipokrytą. Nie powinien pan za pieniądze z podatków okłamywać dzieci. Powinien pan znaleźć inną pracę, zmieniać opony albo zbierać brzoskwinie i tak zarabiać na życie. Tacy ludzie naprawdę mnie wkurzają. Są jak pijawka, co wysysa czyjąś krew i żywi się nią. Możesz też dać dzieciom moją broszurkę o praniu mózgu. Wielu ludzi w całym kraju kupuje tę broszurkę w tysiącach i rozdaje w szkołach. W jednym okręgu ktoś kupił 3000 tych broszur kilka lat temu i rozdał wszystkim dzieciom. Przez jakiś czas naprawdę trudno będzie tam uczyć ewolucji. Kup książki lub zaproponuj Radzie Szkolnej. Możecie zagłosować za kupnem tych broszur wraz z książkami do biologii, żeby dzieci mogły rozpoznać kłamstwa. Jeśli Rada Szkolna je kupi, świetnie. Jak kupi więcej niż 10, cena spadnie do 1 dolara. Jeśli Rada Szkolna powie, nie, nie chcemy ich w szkole, zamieść w gazecie ogłoszenie na całą stronę. Pod tym adresem dostaniesz książkę, z której Rada Szkolna zabroniła korzystać. Dotrze do dzieci, które ją przeczytają. Floryda ma przepis. Zmienili teraz numer. Teraz to ustawa Florydy o dokładności materiałów do nauczania. Wiesz, że Floryda, legislator, może przegłosować wycofanie książek, jeśli nie są dokładne? Mogą pisać do wydawców i żądać zmiany książek. Przepisy o książkach mówią, że podręczniki mają być precyzyjne. Ale nie są. Zawierają około 50 kłamstw w każdym podręczniku, jaki widziałem. Wyrwij te strony. Teksas ma przepis, że podręczniki mają być precyzyjne. Wisconsin ma przepis, że podręczniki mają być precyzyjne. Alabama ma przepis, który mówi, podręczniki mają być dokładne i aktualne. Jeśli wciąż uczy się, że dziecko ma skrzela, to są nieaktualne. 128 lat do tyłu. Alabama miała kiedyś nalepkę. Napis brzmiał. Ten podręcznik omawia ewolucję. Kontrowersyjną teorię. Uczniowie muszą się dowiedzieć, że jest różnica między mikroewolucją, która jest faktem, a makroewolucją, która faktem nie jest. Kalifornia ma wymóg. Podręczniki będą dokładne co do faktów. Wiele stanów ma ten wymóg, ale po prostu go nie egzekwują. Wiesz, że wydawcy wydadzą specjalną książkę tylko dla jednego stanu? Jeśli komisja zbierze się i powie wydawcy Glenko, podoba nam się ten podręcznik, ale chcemy usunąć rozdział trzeci, albo usunąć strony... Wiesz, ile pieniędzy wydaje się w jednym okręgu szkolnym na podręczniki? Wydawca byłby głupi, gdyby zrezygnował z kontraktu za 750 tysięcy dolarów. Żaden wydawca nie ma specjalnych książek. Dostosują książki do potrzeb stanu. Dostań się do komisji i coś z tym zrób. Rodzice, bądźcie świadomi, że wasze dzieci mogą być zwolnione ze wszystkiego, czego nie chcecie, by je uczono. Jeśli nie chcesz, by uczono twoje dzieci ewolucji, podpisz się pod oświadczeniem. Nie chcę, by moje dziecko uczono ewolucji. To wbrew moim przekonaniom religijnym. Niech poświadczy to notariusz, daj to dyrektorowi lub nauczycielowi. Jeśli będą uczyć twoje dziecko ewolucji, albo jeśli każą mu zostać w klasie, możesz po prostu spytać, dyskryminujecie ludzi z powodu ich religii? No to na pewno zwróci ich uwagę. Jeśli będziecie mieli problemy, możecie zadzwonić do naszego biura. Możecie napisać maila. Mam specjalnie zatrudnionego w tym celu człowieka. Jeśli w waszej szkole dzieci nauczane są ewolucji, możemy się tym zająć. Oto niektóre pułapki, na które musisz uważać w szkole. Jeśli szkoła będzie miała dobry program, to lewicowi liberałowie dopilnują, żeby był to program opcja tak. Innymi słowy,
Musisz mieć pozwolenie rodziców, by w nim uczestniczyć. Stale się to dzieje, gdy przemawiam w szkołach. Dzieci muszą przynieść zaświadczenie od rodziców. Mogę brać udział w zajęciach Hovinda. Ale gdy w szkole będzie przemawiał homoseksualista albo jakaś lesbijka o homoseksualnym stylu życia, to nic. Aczkolwiek to nie jest styl życia, to jest styl śmierci. Gdy oni będą przemawiać w szkole, dopilnują, żeby był to program Opcja Nie. Widzisz różnicę? Musisz mieć zaświadczenie, żeby nie pójść. Jak program jest dobry, musisz mieć zgodę, by pójść. Jak program jest zły, musisz mieć zgodę, by nie pójść. Oni nie chcą równej gry. Jeśli administrator lub dyrektor szkoły tego próbuje, pomóż mu znaleźć inną pracę. Wywieraj nacisk, by znalazł pracę na przykład w innym okręgu. Kilka praktycznych kroków, jakie możesz wykonać. Po pierwsze, dzieci nie oceniajcie nauczycieli publicznie. Porozmawiajcie po lekcji, posłuchajcie uważnie. Jeśli często się spóźniasz, stwarzasz problemy, albo się obijasz, jeśli nie odrabiasz lekcji, jeśli nie uważasz, to proszę nie mów nauczycielowi, że jesteś chrześcijaninem. Zamilcz, najpierw bądź dobrym uczniem. Kiedy na teście będziesz pytany o wiek Ziemi i znasz odpowiedź, o jaką chodzi, to wpisz ją w tekście. Podręcznik mówi 4,6 miliarda lat, ale to nie jest prawda. Będą wiedzieć, że nauczyłeś się tego, co w książce, odrobiłeś lekcję, ale nie wierzysz w to, nie łyknąłeś tego, to zupełnie w porządku. Jeśli otrzymasz z tego powodu złą ocenę, daj nam znać. Mamy już około 350 przypadków interwencji. Zwykle piszemy list z pytaniem, czy zdajecie sobie sprawę z faktu dyskryminacji chrześcijan? Odpowiadają, racja, poprawimy ocenę. Następnie możesz prosić, by cię zwolniono. Muszą to zrobić rodzice, nie dzieci. Nie jestem przekonany do tego, ale to rodzice muszą to zrobić. Muszą powiedzieć. Chcę, żeby zwolniono moje dziecko ze wszystkiego, co jest wbrew moim przekonaniom religijnym. Podpisz oświadczenie i zanieś do szkoły. Jak 50 czy 60% klasy ustawi się na korytarzu, to nauczyciel szybko stwierdzi, że trzeba pominąć ten rozdział. Ktoś kiedyś zadzwonił do mnie mówiąc, panie Hovind, moja córka, drugoklasistka, widziała pana wykłady prawdopodobnie 50 razy. Potrafi je cytować. Już wiem, dlaczego dzieci na okrągło oglądają ten sam film. Powiedział, zadzwoniła do mnie nauczycielka córki i powiedziała, proszę pana, za każdym razem, jak mówię w klasie o czymś, co wiąże się z ewolucją, pańska córka zatrzymuje mnie i mówi, proszę pani, to nie tak. Chcę, żeby pan wiedział, że będę pomijać ewolucję, kiedy to dziecko będzie na moich lekcjach. Moja pierwsza myśl była taka, wspaniale. A potem pomyślałem, dlaczego wysyłamy drugoklasistów na wojnę? Dlaczego to nie rodzice toczą tę bitwę? Wiesz, drugoklasista ma pójść na lekcję, otworzyć podręcznik i wierzyć w to, czego się z niego uczy. Dlaczego pozwalamy na kłamstwa w podręcznikach? Dlaczego pozwalamy uczyć kłamstw? Nie okłamuj dzieci. Skontaktuj się z Joe Bakerem. Pomaga organizować spotkania, na których dzieci zapalają się do zrobienia czegoś w swoich szkołach. Joe zaprosił mnie do szkoły średniej w Pensylwanii. Sala mieściła 1000 osób. Przyszło 1500. Dyrektor rwał włosy z głowy, zdenerwowany. Myślał, że strażacy mnie zaaresztują i posadzą. Odesłali jakieś 300 osób. Mówiłem tam przez 2 godziny. Joe Baker wszystko zorganizował. Od tego czasu jest rozpalony dla Boga. Skontaktuj się z nim. Spytaj, co mogę zrobić w mojej szkole? Joe może ci pomóc zacząć. Oto praktyczne kroki. Możesz dać nauczycielowi film do obejrzenia w domu. Możesz się za niego modlić. Uczenie to trudna praca. Mój brat po 34 latach powiedział, Kent, to już nie jest fajne. Nie mogę się doczekać, jak to rzucę. Uczy w szkole publicznej w Illinois. Moja mama też uczyła w szkole. Zaproś nauczycieli na seminarium o stworzeniu. Zachęć ich, by zadzwonili do mnie z pytaniami. Możesz zapytać moją sekretarkę. Zajmuję się pytaniami cały dzień i północy. Chętnie pomogę.
Poproś, by zaprosili do szkoły mówcę opowiadającego o stworzeniu. Mam listę nazwisk ludzi, którzy przemawiają na temat stworzenia. Chętnie wyślemy kogoś. Niektórzy z was mogą startować do komisji szkolnej. Mógłbyś wpływać na wybór podręczników przez komisję. Uchwalać lub wprowadzać przepisy o dokładności książek. Biblia mówi, strach przed ludźmi zastawia sidła. A mamy sporo chrześcijan, którzy boją się cokolwiek zrobić ze strachu, że ktoś nie będzie ich lubił. Mamy być chrześcijanami, wiesz? Apostołów też nie lubiano, ani Jezusa, nieprawda? Naszym zadaniem jest robić to, co właściwe. Rezultaty zostaw Jemu. Możesz próbować nawrócić nauczycieli lub uczniów. Możesz napisać do wydawcy. Sam tak zaczynałem. Pracowałem w fabryce M&A. W gazecie ukazał się artykuł, który mówił: odnaleziono kości dinozaurów sprzed 80 milionów lat. Napisałem swój pierwszy list do wydawcy. Nigdy wcześniej nie pisałem takich listów. Napisałem: te kości dinozaurów pochodzą z potopu Noego sprzed 4400 lat. Wyglądało, jakbym zabił świętą krowę. Przez następnych 6-8 miesięcy obrażano mnie werbalnie w tej gazecie w każdy możliwy sposób. Pisałem listy tu i tam, inni ludzie też pisali. W końcu uniwersytet zaprosił mnie na debatę. Kilka kościołów zaprosiło, bym przemówił. A teraz, 14 lat później, mam 30 osób personelu i 20 telefonów tygodniowo. To szaleństwo. Toczy się wojna. Włącz się. Znajdź coś, co możesz zrobić. Możesz ofiarować książki o stworzeniu bibliotece publicznej lub szkolnej. Co tydzień dostajemy listy i telefony, że ktoś się nawrócił, bo obejrzał DVD lub przeczytał książkę, którą znalazł w bibliotece. Ofiaruj coś. Możesz przeszkolić innych, by używali kreacjonizmu jako narzędzia ewangelizacji. Amerykańska Unia Swobód Obywatelskich będzie grozić procesem, jeśli ktoś będzie próbował uczyć o stworzeniu. Wiedzą, że przegrają, ale to nie ma znaczenia. Fakt, że będzie proces, to duży koszt dla szkoły, więc Unia, choć wie, że przegra, grozi procesem. Czasem nawet pozywa. Wie, że szkoła się wycofa w obawie, że nie będzie mieć pieniędzy na obronę. Wygrywają zaocznie. Twierdzą, że nauczyciele mogą uczyć tylko wtedy, gdy mają ostateczny program. To kłamstwo. Program zaczyna się wtedy, gdy zamykają się drzwi klasy. Każdy nauczyciel omawia w klasie rzeczy, których nie ma w podręczniku. Inaczej nie można uczyć. Twierdzą, że nauczyciele nie mogą poprawiać programu. To kłamstwo. Stale to robię. Uczyłem przedmiotów ścisłych przez lata. Zawsze robiłem poprawki w książce do matematyki. Zwodzą ludzi, by myśleli, że ewolucja to święta część nauki, której nie wolno kwestionować. Używają presji rówieśniczej lub ośmieszają, by uciszyć tych, którzy sprzeciwiają się kłamstwom w podręcznikach. Jeśli chcesz coś zrobić, bądź przygotowany na sprzeciw ze strony wroga. Szatan zaciekle broni teorii ewolucji. To fundament wielu różnych rzeczy. Roger DeHart, nauczyciel przedmiotów ścisłych w szkole średniej w Burlington, usłyszał, że nie może informować uczniów o błędach w podręcznikach, używając do tego bieżących czasopism naukowych. Jeśli czasopismo naukowe mówi to błąd, on nie może mówić o tym uczniom, bo książka mówi, że to prawda. Niektóre kłamstwa wykazano już 100 lat temu. Kevin Haley, nauczyciel biologii, stracił pracę za wskazywanie błędów w podręcznikach. Baylor University wyrzucił Williama Dembskiego tylko za to, że uznawał inteligentny projekt. Powiedział, że musi być jakiś projektant. Forrest Mann był autorem naukowym przez 20 lat. Pisywał do National Geographic, Science Digest, do 60 magazynów i gazet. Odmówiono mu pracy w charakterze autora artykułów naukowych do Scientific American tylko dlatego, że był kreacjonistą. Rod Leveque w Faribault został przekwalifikowany, bo wątpił w teorię Darwina. Powiedziano mu, nie chcemy, by uczył pan biologii, skoro wątpi pan w teorię Darwina.
Dan Clark z Lafayette zwolnił się, bo upomniano go za uczenie o alternatywie dla ewolucji. Administrator Ed Allard powiedział, że ma nie wprowadzać kreacjonizmu na lekcjach. A propos, panie Allard, musi pan zmienić pracę. Możemy dać panu pracę, jeśli lubi pan ciężko pracować. Clark odpowiedział, rezygnuję, nie przyjmuję tej oferty. Dean Kenyon był przez 10 lat profesorem na Uniwersytecie w San Francisco. Uczył przez lata. Napisał książki o tym, jak wspaniała jest ewolucja. Był ikoną ewolucji dla ewolucjonistów. Ale któregoś dnia się nawrócił i wyrzucono go. Powiedział, hej, pracuję tu 20 lat, nie możecie mnie wyrzucić. Zredukowano go do asystenta w laboratorium, do mycia próbówek. Musiał przejść proces sądowy, żeby odzyskać pracę. Tylko dlatego, że zwątpił w teorię Darwina. Nie myśl więc, że to będzie łatwa droga, ale są rzeczy, które możesz zrobić. Zrób coś w swoim regionie. Jest wiele praktycznych kroków. Obejrzyj DVD numer 4. Dlaczego ta teoria jest niebezpieczna? Ponieważ to zła nauka poparta kłamstwami. Po drugie, przynosi zły owoc. Wszystkie skutki ewolucji, o których wiem, są złe i niegodziwe. Uczymy dzieci, że są zwierzętami. Uczymy je, że nie ma moralnych standardów, że nie ma absolutu. Czego się można spodziewać? Ta teoria doprowadziła bezpośrednio do komunizmu, humanizmu, marksizmu, nazizmu, socjalizmu i nadchodzącego nowego porządku świata. O zagrożeniach płynących z teorii ewolucji powiemy więcej na następnej sesji. To nie jest tylko głupia idea, jest niebezpieczna. Będziesz w szoku, jak zobaczysz, ilu ludzi zmarło z jej powodu. Dlaczego prowadziliśmy wojnę w Wietnamie? Dlaczego walczyliśmy w II wojnie światowej? Dlaczego wybuchła pierwsza wojna światowa? Dlaczego zwalczamy komunizm? Ilu ludzi zabił Hitler? Ilu Stalin? Do zobaczenia. A teraz przejdźmy do zagrożeń płynących z teorii ewolucji. Zacząłem odpowiadać na pytanie, dlaczego ewolucja to niebezpieczna teoria? Mówiliśmy o fakcie, że to zła nauka oparta na kłamstwach. Dzieci nie uczą się myśleć, gdy poznają teorię ewolucji. To jakbym poprosił kogoś, by wyjaśnił, skąd się wzięły komputery, nie używając słowa człowiek. Musisz podać naturalistyczne wyjaśnienie. W ten sposób eliminuje się jedyną logiczną odpowiedź. Dzieci uczą się, skąd wziął się wszechświat, ale dowiadują się, że na pewno nie stworzył go Bóg. W ten sposób eliminuje się jedyną logiczną odpowiedź. Nie uczą się myśleć. To niebezpieczna teoria. To przeszkoda w rozwoju nauki. Przynosi złe owoce. Biblia mówi, każde dobre drzewo rodzi dobre owoce, a złe drzewo rodzi złe owoce. Dobre drzewo nie może wydać złego owocu, a złe nie może wydać dobrego. Ewolucja jest fundamentalną filozofią dla humanizmu. To idea, że człowiek jest Bogiem Wszechświata. O humanistycznej filozofii mowa w liście do Rzymian 1. Nie uważali za wskazane uznać Boga, wydał ich więc Bóg na pastwę niecnych zmysłów, by czynili to, co nie przystoi. Przeczytaj cały pierwszy rozdział listu do Rzymian. Zobacz, jak ludzie staczają się, odrzucając Boga jako Stwórcę. Ktoś powiedział, czy humaniści wierzą w wyższą istotę? Zdecydowanie tak. Tą istotą jest człowiek. Humaniści nie wiedzą o żadnej istocie wyższej niż oni. Chętnie bym im ją przedstawił, gdyby chcieli. Znam taką istotę. Wyobrażasz sobie, że nieskończony Bóg mieści się w twoim 1,5-kilogramowym mózgu? Nie byłby wielkim Bogiem i na pewno nie zasługiwałby na uwielbienie. Bóg, którego ja wielbię, przekracza wszelkie pojęcie. On sam dużo o sobie mówi, ale twój mózg nie radzi sobie z tym. Mój też. Oni mówią, punktem zwrotnym w historii będzie moment, gdy człowiek uświadomi sobie, że jedynym Bogiem człowieka jest sam człowiek. Niektórzy ludzie wierzą, że są bogami. Taka też była filozofia Hitlera. Jestem Bogiem. Jestem Bogiem.
Gabrielu, posłuchaj tego. Nie jesteśmy tak wielcy. George Walden, laureat Nagrody Nobla, powiedział: nie przyjmę stworzenia filozoficznie, bo nie chcę wierzyć w Boga. Wybieram wierzyć w to, co wiem, że jest naukowo niemożliwe, w abiogenezę prowadzącą do ewolucji. Powiedział: wiem, że to niemożliwe, ale jedyną alternatywą jest Bóg jako stwórca. Nie chcę tego, więc wierzę w to, co niemożliwe. Cóż, całą wieczność będziesz się czuł strasznie głupio, wiedząc, że straciłeś szansę wiecznego życia ze Stwórcą Wszechświata, bo świadomie trwałeś w niewiedzy, jak mówi drugi list Piotra. Rifkin mówi: już nie czujemy się jak goście w czyimś domu. On mówi o Bogu. Rifkin to jeden z trzech myśliwych. Pisze książki typu Ratujmy środowisko, Zabijmy ludzi, byle ratować środowisko. Powiedział: już nie czujemy się jak goście w czyimś domu, dlatego zobowiązujemy się dostosować nasze zachowanie do zestawu kosmicznych zasad. To teraz nasze stworzenie. To my ustalamy zasady. Ustalamy parametry rzeczywistości. My tworzymy świat i dlatego nie czujemy się podlegli zewnętrznym siłom. Oczywiście mowa o Bogu. Nie musimy usprawiedliwiać naszego zachowania, bo jesteśmy teraz architektami wszechświata. Nie odpowiadamy przed nikim poza sobą, jesteśmy więc królestwem, mocą i chwałą na wieki. On ma rację. Biblia mówi w drugim liście Piotra: w dniach ostatnich powstaną szydercy, świadomie będą trwać w niewiedzy o tym, jak Bóg stworzył nieba i ziemię, jak ziemia była z wody i jak w wodzie stanęła. Mowa o tym na DVD numer 2. Biblia mówi, szydercy będą postępować według swoich pożądliwości. Jedyny powód, dla którego ludzie odrzucają Boga, to pożądliwość. Nie ma naukowego powodu, by odrzucać Biblię i historię o stworzeniu. Nie ma naukowego powodu, by odrzucać ideę, że istnieje Stwórca. Ale wielu ludziom nie podoba się myśl, że Bóg może mówić im, co mają robić. Idea Boga wkurza ich. Mówię im, żeby sobie przygotowali wazelinę, będzie im potrzebna, bo będziemy sądzeni przez Boga, w którego nie wierzą. Ktoś powiedział: stajemy po stronie nauki, mimo że niektóre konstrukcje są ewidentnie absurdalne, mimo że nie spełnia wielu hojnych obietnic zdrowia i życia. Mimo tolerancji naukowej społeczności dla bezpodstawnych bajeczek, bo mamy ważniejsze zobowiązanie wobec materializmu. Materializm to absolut. Nie możemy wpuścić boskiej stopy za drzwi. Moja profesor z Central College w East Peoria w Illinois napisała wiele lat temu świetny artykuł. Kłóciły się dwa komputery. Czy człowiek istnieje? Pokazała absurdalność sporu ludzi. Czy Bóg istnieje? Komputery nie widziały człowieka, więc nie istniał. Padają różne wyjaśnienia, jak to stopniowo powstał zespół obwodów elektronicznych przez ślepy przypadek. Takie same głupie argumenty mają ewolucjoniści, gdy próbują wyjaśnić, jak przypadkowo powstało życie. Co się stało? Szatan zasugerował niektórym ludziom, że mają budować królestwo i rządzić światem. Mają poważne plany, by zbudować światowe imperium tu na Ziemi, ale ty i ja nie pasujemy. Chcą się nas pozbyć. W tajemnicy szatan planuje użyć ich, by zniszczyć dużą część ludzkości, a potem zniszczy także ich. Komuniści robili to przez lata. Zawsze wysyłali rewolucjonistów, by przejęli w kraju władzę. Pierwsza rzecz, jaką robią komuniści, gdy przejmą kraj, to zabicie rewolucjonistów, którzy zabili innych, bo im nie ufają. Szatan używa niektórych swoich naśladowców. Uważają, że muszą ograniczyć liczbę ludzi na naszej planecie. Mowa o tym na DVD numer 1. Mówię tam dość szczegółowo o ludziach, którzy myślą, że należy zredukować populację ludności do 0,5 miliarda. Jedź do Alberton w Georgii. Na płytach kamiennych Georgia Guidestones przeczytasz: ograniczyć ludność do 0,5 miliarda. Teraz jest nas 6 miliardów. Chcą zredukować zaludnienie o 95% według Teda Turnera. Mówię: śmiało, Ted, będziesz pierwszy. To znaczy wysiadaj, kiedy tylko chcesz.
Jeśli ewolucja jest prawdą, kto panuje na świecie? Kto ustanawia zasady? Jak odróżnić dobro od zła? Wszędzie pytam ludzi, jak odróżnić dobro od zła, jeśli ewolucja jest prawdziwa? Wtedy nie można odróżnić dobra od zła. To proste pytania, ale oni nie mają odpowiedzi. Nie rozróżnisz dobra i zła, jeśli ewolucja jest prawdziwa. Jeśli człowiek jest Bogiem, a tak mówi ewolucja, człowiek ustanawia reguły, przeżywają najsilniejsi. Siła daje rację. Nie ma mowy, by rozróżnić dobro od zła. Pewien profesor powiedział mi kiedyś, nie ma absolutów. Spytałem, jest pan absolutnie pewien? To uderzyło w jego mały mózg. Niech no pomyślę, jak mogę być absolutnie pewien, skoro nie ma absolutów? Dzieci chodzą dziś po świecie bez żadnej moralnej kotwicy. Nie wiedzą, co jest dobre, a co złe. Nie wiedzą. Po prostu niemożliwe jest rozpoznać. Toczy się wojna. Będziesz musiał zdecydować, po której stronie chcesz być. Nie możesz być neutralny. W wojnie domowej ten człowiek zdecydował, że nie chce się angażować. Nawiasem mówiąc, to nie wojna domowa, to wojna Lincolna. To długa historia. Ale w czasie wojny domowej ten człowiek zdecydował, że nie chce się angażować. Ubrał jankeską kurtkę i rebelianckie spodnie. Powiedział, obie strony zostawią mnie w spokoju. Cóż, po bitwie był martwy. Jankeska kurtka, pełna dziur po rebelianckich kulach. Rebelianckie spodnie. Pełne dziur po jankeskich kulach. Toczy się wojna. Lepiej, żebyś opowiedział się po jednej ze stron. Oddaj wszystko, co masz. Oddaj to generałowi. Musisz powiedzieć, panie, oto jestem. Zgłaszam się. Co chcesz, żebym zrobił? Toczy się wojna między szatanem a Bogiem. My jesteśmy polem bitwy. Ludzie będą odnosić rany, będą zabijani. Lepiej opowiedz się po którejś stronie. Decyzja jest bardzo prosta. Zdecyduj, po której stronie chcesz być, a potem rób, co mówi twój generał. Jak chcesz służyć diabłu, droga otwarta. Jak chcesz służyć Bogu, śmiało. Henry Morris napisał niesamowitą książkę na ten temat. Długa wojna przeciw Bogu. Jeśli chcesz zrozumieć historię ewolucyjnego konfliktu, polecam ją. Druga w kolejności, albo może ex aequo z nią, to W umyśle człowieka, Iana Taylora. Jedna z lepszych książek, jakie czytałem. Mówi o całej historii, dlaczego ludzie w ten sposób myślą. Zachęcam wszystkich, by czytali dobre książki. Dzieci, będziecie tymi samymi osobami, jakimi jesteście dziś za 20 lat. Poza książkami, jakie przeczytacie i ludźmi, jakich spotkacie. Wyłącz czasem telewizję i przeczytaj jakąś książkę. Jest wiele dobrych książek, które na zawsze wywrą na ciebie wpływ. Czytam książki, które zmieniają moje życie. Kiedyś mnie spotkasz i powiesz, jesteś teraz inną osobą. Chrześcijanie mają niesamowitą przewagę w tej wojnie. Czytałem ostatni rozdział. Wygramy. Do tego czasu będzie naprawdę kiepsko. Powiem dziś o niektórych rzeczach związanych z nowym porządkiem świata. To może trochę przerażać, ale nie musisz się denerwować. Czytam o tym wiele książek. Myślę, że mam dobre zrozumienie tego, co się dzieje. Czytam o mikrochipach i różnych innych rzeczach. Oglądam wydarzenia światowe, a potem idę spać. Bo psalm drugi jest środkiem uspokajającym. Wiele więcej o nowym porządku świata w nagraniu CSE 103. Przejrzymy pokrótce historię konfliktu, a potem powiem o praktycznych rzeczach, które możesz zrobić dla swojego generała. Bóg stworzył świat, świat jest Jego i to On ustanawia zasady. Biblia mówi, Pańska jest ziemia. Jeśli Ci się to nie podoba, stwórz własny świat, ale to miejsce jest Jego. Około 6000 lat temu, prawdopodobnie w pierwszych 100 latach od stworzenia, Lucyfer zdecydował, że chce być Bogiem. Niemożliwe jest, by Lucyfer spadł z nieba przed stworzeniem. Mowa o tym na DVD numer 2, o teorii przerwy czasowej i teorii dzień-wiek. Szatan nie mógł upaść przed stworzeniem. Jakiś czas po stworzeniu, może 100 lat, Lucyfer zdecydował, że chce być Bogiem. Bóg stworzył świat. Szatan zbuntował się przeciw Bogu i próbował zniszczyć jego stworzenie. To temat tej sesji.
Wydaje się, że szatan chce zrobić co najmniej trzy rzeczy. Chce uczynić człowieka niegodziwym, tak by Bóg musiał go zniszczyć. Szatan uczynił ludzi niegodziwymi za dni Noego i Bóg musiał ich zabić. Wszystkich poza Noem i jego rodziną. Szatan mocno się stara, by ludzie byli niegodziwi, tak by Bóg mógł zniszczyć swoje stworzenie. To jeden z jego celów. Po drugie, chce przekonać niektórych ludzi, by niszczyli innych. Adolf Hitler myślał, że musi zabić Żydów. Pol Pot myślał, że musi zabić Kambodżan. Ludzie uważają, że trzeba wszystkich zabić. Talibowie myślą, że muszą zabić każdego, kto nie nawraca się na islam. Nawiasem mówiąc, Koran wyraźnie uczy, że jak ktoś nie nawróci się na islam, musi zginąć. Więcej o tym na DVD numer 7. Chwała Bogu za ludzi, którzy docierają do muzułmanów. Oni potrzebują Ewangelii, jak wszyscy inni. Zostali poddani praniu mózgów. Jest taka głupia idea, że jak będą dobrymi muzułmanami, pójdą do nieba i będą mieli 72 żony. Nie myślą nawet, że to oznacza 72 teściowe. No i że trzeba je nakarmić. Moglibyśmy długo o tym mówić. Kiedyś nagramy całą płytę tylko na temat zagrożeń płynących z islamu. Ci ludzie mogą być zbawieni i być dobrymi chrześcijanami. Bóg ich kocha, ale nienawidzi tego, w co wierzą. Zostali oszukani. Przeczytaj książkę pod tytułem Prorok. Jeśli chcesz zrozumieć historię islamu, tego jak powstał. Będziesz przerażony, jak zdasz sobie sprawę, kto go zapoczątkował i dlaczego. Poczytaj o tym. Po trzecie, szatan chce jak najwięcej ludzi powstrzymać od usłyszenia Ewangelii. Dlatego teoria ewolucji trafia do podręczników. Dzieci mają alternatywne wytłumaczenie, jak powstał świat, więc nigdy nawet nie biorą pod uwagę szukania prawdziwego Stwórcy Wszechświata. Szatan użył różnych ludzi i metod, by osiągać swoje cele. Sprawia, że człowiek myśli, że jest Bogiem i to on ustala zasady. Wiedział, że doprowadzi do ludobójstwa. Gdy człowiek pomyśli, że panuje, decyduje wtedy urządzić świat tak, jak chce. Zabijmy tych, których nie chcemy tu mieć. Księga Ezechiela 28 mówi o Lucyferze. Doskonały byłeś w postępowaniu od dnia, gdy zostałeś stworzony, aż odkryto w tobie niegodziwość. Twoje serce było wyniosłe z powodu twojego piękna. Zniweczyłeś swoją mądrość z powodu swojej świetności. Bóg powiedział, zrzucę cię na ziemię. Postawię cię przed królami, by się z ciebie naigrawali. O, jak upadłeś z nieba, Lucyferze, synu jutrzenki. Powalony jesteś na ziemię, pogromco narodów. To nie jest walka my kontra oni albo kowboje kontra Indianie. To walka szatan kontra Bóg. Do tego to się sprowadza. Szatan powiedział, wstąpię na niebiosa, swój tron wyniosę ponad gwiazdy Boże, zasiądę na górze Narad na najdalszej północy, wstąpię na szczyty obłoków, będę jak najwyższy. A oto strącony jesteś do piekła, na samo dno przepaści. Ci, którzy cię widzą, spoglądają i przypatrują ci się uważnie, czy to ten mąż, który potrząsał ziemią? Trząsł ziemią tak, że drżały królestwa, ziemię obracał w pustkowie, miasta burzył. W dniu sądu staniemy przed Bogiem, zobaczymy szatana przed strąceniem do piekła i spytamy, to jest on? Kto widział film Czarnoksiężnik z krainy Oz? Pamiętasz, jak w końcu zdali sobie sprawę, że za kurtyną stoi mały, stary człowiek i pociąga za sznurki? To on? To jest Oz? Tak będzie, gdy zobaczymy szatana. Żartujesz? To on? Kiedy byłem w Massachusetts, poszedłem zobaczyć Plymouth Rock, tam, gdzie dopłynęli pielgrzymi. Podeszliśmy do małego pawilonu i kaznodzieja powiedział, śmiało, powiedz to. Spytałem, co mam powiedzieć? Mówi, to, co każdy mówi, jak zobaczy Plymouth Rock. Spytałem, to to? Powiedział, tak, to to. Wszyscy tak właśnie reagują. To kamień tej wielkości z wyrytą datą 1620. Spojrzymy na szatana i spytamy, to on sprawiał, że drżały narody? Chyba żartujesz. A ludzie, którzy pójdą do piekła na wieczność, będą się czuć strasznie głupio, gdy zdadzą sobie sprawę, że zostali oszukani przez tak prostą sztuczkę. Byli tak zaślepieni. Kto z was dał się kiedyś nabrać, a potem czuł się naprawdę głupio? Zdarza się wam to czasem? Tak czują się ci, którzy idą do piekła. Ojej, to chyba jakiś żart.
Szatan ma plany, by rządzić światem. Bóg siedzi w niebie i śmieje się. Gdy zaniepokoi cię cały ten nowy porządek świata, przeczytaj Psalm 2. To bardzo uspokaja. Mówi on: czemu burzą się narody, a ludy myślą o próżnych rzeczach? Królowie ziemi powstają, książęta zmawiają się z połem przeciw Panu i pomazańcowi Jego, mówiąc: zerwijmy ich więzy, zrzućmy z siebie ich pęta. Ten, który mieszka w niebie, śmieje się z nich. Oni mają plany nowego porządku świata, mają plany elektronicznej waluty, także nic nie kupisz bez chipa w dłoni lub na czole. Realizacja planów jest blisko. Chcą kontrolować planetę. Chcą kontrolować jedzenie, chcą kontrolować ludność. Chcą mieć pozwolenie, by ściąć trawę lub drzewo na twojej posesji. Mają plany, by rządzić światem. To poważna sprawa. Bóg śmieje się z tego. Oni planują zbudować swoje królestwo. Musisz przeczytać Księgę Daniela o tych królestwach. Bóg przepowiedział tam wszystko. Nabuchodonozor był złotą głową, prawie czyste królestwo, absolutna władza. Potem srebro, klatka piersiowa, ramiona, potem brzuch i uda z mosiądzu, a nogi z żelaza, rzymskie imperium. Przeczytaj całą Księgę Daniela i zobacz 5 królestw. Ostatnie królestwo to gdy 10 królestw próbuje się połączyć, ale jest w części z żelaza, w części z gliny. Będzie słabe i rozpadnie się. W tych dniach Pan oderwie głaz z góry, bez użycia rąk, i uderzy posąg w stopy. Bóg ustanowi własne królestwo. Zaczęło się od tego, że szatan oszukał Ewę w ogrodzie Eden. Spytał kobietę, czy naprawdę Bóg powiedział? Pierwsza rzecz, jaką zawsze robi szatan, to poddanie w wątpliwość Bożego Słowa. Powiedział, nie umrzesz tak naprawdę. Nie jest dobrze zaprzeczać Bożemu Słowu. Potem powiedział, Ewo, jak zjecie z tego drzewa, będziecie jak bogowie. To technika, której zawsze używał. Sprawia, że wątpisz w Boże Słowo. Potem zaprzecza Bożemu Słowu i mówi, wiesz, będziesz Bogiem. Będę Bogiem. O to chodzi w humanizmie. Plan szatana zawsze był ten sam. Sprawić, że zwątpisz, zaprzeczyć Bożemu Słowu, a potem ubóstwić człowieka, powiedzieć mu, że ewoluuje. Tego samego próbował z Jezusem. Powiedział, jeśli upadniesz i oddasz mi chwałę, dam ci to wszystko. Nie tak mu powiedział? To kłamca. Przede wszystkim to nie należy do niego. Szatan zawsze daje ludziom obietnice. Powiedział, wszystko to dam ci, jeśli upadniesz i oddasz mi pokłon. Jezus powiedział, jest napisane. To właśnie masz zrobić. Jak diabeł naprzykrza ci się, zacznij cytować mu Pismo. On tego nie znosi. Ale zna Pismo naprawdę dobrze. Dobiera sobie pół wersu, zobacz w Biblii, co robił. Kapłan satanistyczny Aleister Crowley powiedział, że jego demony wyjawiły mu, że rok 2000 będzie znakiem końca zabobonu zwanego chrześcijaństwem i początkiem Złotego Wieku, w którym ci posiadający świat podbiją go i wstąpią na poziom boskości. No, panie Crowley, spóźnił się pan i nie wstąpi pan na poziom boskości. Skończył pan jako żarcie dla robaków. Szatan chce, byś myślał, że możesz ewoluować w Boga. To, w co wierzysz, determinuje to, jak postępujesz. Zawsze tak było na świecie. Biblia mówi, niech nikt nie sprowadzi cię na manowce filozofią i czczym urojeniem, opartym na tradycji ludzkiej i na żywiołach świata, nie na Chrystusie. Filozofia znaczy miłość ludzkiej mądrości. Sofia to ludzka mądrość. Sof znaczy mądry. More to głupiec. Sophomore to zatem mądry głupiec. W tym wieku zwykle myślą, że wiedzą wszystko. Kto wie, o czym mówię? Widzieliście takich ludzi? Soph znaczy mądrość, filozofia, fileo, miłować coś. Może ktoś był w Filadelfii, to znaczy miasto braterskiej miłości. Ewolucja to nic więcej jak filozofia. To nie nauka, to filozofia, to religia. Próbuje sprawić, byś myślał, że można usunąć Boga, a w jego miejsce postawić człowieka. Są świetne książki i powinieneś je czytać, jeśli chcesz być zorientowany w filozofii ludzkiej mądrości.
Możesz przeczytać siedmiu mężczyzn, którzy rządzą światem z grobu, o filozofii siedmiu ludzi, którzy bez wątpienia wciąż rządzą światem. Ludzie jak Karol Marx czy Józef Stalin. Możesz poczytać o czwartej rzeszy bogatych, o tym, że niektórzy superbogaci ludzie mają poważne plany, by kontrolować świat. Dowiedz się więcej o Radzie Stosunków Międzynarodowych i jaka jest jej rola. Niektórzy mnie ścigają. Kilku to moi starzy znajomi. Mówią, najpierw gonisz króliczka, a potem przechodzisz do stworzenia. No cóż, myślę, że wolność prowadzi prosto do stworzenia. Nasi ojcowie, założyciele, powiedzieli, trwamy przy tych prawdach, bo są oczywiste. Wszyscy ludzie zostali stworzeni równymi i obdarzeni przez Stwórcę. Dla mnie ruch na rzecz stworzenia bezpośrednio łączy się z kontrolą dostępu do broni. W ogóle nie mam z tym problemu. Ale jak ktoś pochodzi z kraju o korzeniach innych niż amerykańskie, może nie rozumieć tego połączenia. Dr Henry Morris napisał książkę pod tytułem Długa wojna przeciw Bogu. Ewolucja to filozoficzny fundament dla rasizmu. Jak można myśleć, że ktoś jest lepszy niż inny? Wielu ludzi uznało, jeśli nie ma Boga, a my ewoluowaliśmy od małp, które są ciemne, to może ludzie o jasnej skórze ewoluowali najdalej? Nawiasem mówiąc, rasizm to długa historia, ale kiedy wyszła książka Darwina, była jak benzyna na ogień. Rasizm eskalował niewiarygodnie. Ewolucja stanowi filozoficzny fundament dla rasizmu. Karol Darwin napisał książkę zatytułowaną O pochodzeniu gatunków. To nie jest cały tytuł. Oni się trochę wstydzą całego tytułu, bo jest politycznie niepoprawny. Za chwilę pokażę. Książka została wydana w roku 1859. Teoria ewolucji krążyła już wcześniej. Darwin ją spopularyzował. Dał wyjaśnienie, jak to się wydarzyło. Ale co to jest gatunek? Ten podręcznik pokazuje kilka małp i mówi, to różne gatunki. Okej, ale to ciągle ten sam rodzaj zwierzęcia. To ciągle małpy. To, że ktoś stwierdza, że mamy 12 gatunków małp, nie znaczy, że to różne rodzaje. To ciągle ten sam rodzaj zwierzęcia. Podręcznik używany jakiś czas w Escambi przedstawia inny tytuł książki. Mówi, Darwin opisał swoje odkrycia w książce pod tytułem O pochodzeniu gatunków drogą doboru naturalnego. To wciąż nie jest cały tytuł, a oto pełny tytuł tej książki. O pochodzeniu gatunków drogą doboru naturalnego, czyli o utrzymaniu się doskonalszych ras w walce o byt. A, doskonalszych ras. Karol, to niepoprawne politycznie. A to było w 1859 roku. W 1859 roku w tym kraju było niewolnictwo. Rasizm był bardzo popularny, nawet w Stanach, gdzie niewolnictwa nie było. Nie chcieli być niewolnikami, ale i tak uważali, że byli gorsi w wielu przypadkach. Darwin uważał, że rdzenni mieszkańcy to doskonalsze zwierzęta. W książce Pochodzenie człowieka napisał, w przyszłości, niezbyt odległej, gdy liczyć wieki, cywilizowane rasy człowieka z pewnością dokonają eksterminacji i zastąpią dzikie rasy na całym świecie. Gdyby powiedział to dziś jakiś profesor, jak długo zachowałby pracę? Przy okazji, powinieneś czytać stare gazety, te sprzed 100 lat. Zobaczysz, jak pisano o Indianach, jak o dzikusach. Zawsze nazywano ich dzikusami, jakby byli w czymś gorsi. Darwin napisał, tak więc od wojny natury, od głodu i śmierci, jako najwyżsi mamy zdolność poczynać. Powstanie nadrzędnych zwierząt to naturalna kolej rzeczy. Filozofia Darwina była poplątana. Uważał, że im więcej wojen, głodu, śmierci, tym szybciej wszystko ewoluuje. Pytanie jest bardzo proste. Czy człowiek sprowadził śmierć na świat? Czy śmierć sprowadziła człowieka na świat? Bardziej przeciwstawnie nie można. Filozofia Darwina mówi, śmierć sprowadziła człowieka na świat.
Musisz zrozumieć, że w 1859 roku, gdy wyszła jego książka, niewolnictwo było legalne w wielu częściach świata. Nawiasem mówiąc, w wielu częściach świata wciąż funkcjonuje niewolnictwo. Czarnych kupowano i sprzedawano jak krowy. Miało się ich na własność, można było z nimi robić, co się chciało. Nie mieli żadnych praw. Henry Osborne, kustosz amerykańskiego Muzeum Historii Naturalnej, powiedział: poziom inteligencji przeciętnego dorosłego murzyna jest podobny do poziomu 11-latka gatunku Homo sapiens. On chce powiedzieć, że murzyni to inny gatunek, prawda? To jest rasizm. Stephen Gould przyznał: biologiczne argumenty za rasizmem mogły być popularne przed 1850 rokiem, ale rozpowszechniły się po przyjęciu teorii ewolucji. Thomas Huxley to człowiek, który promował Darwina w całym kraju. Darwin napisał książkę i ukrył się, a Huxley wszędzie głosił Darwina, spopularyzował go. Huxley powiedział: nikt myślący racjonalnie i świadomy faktów nie uważa, że przeciętny murzyn jest równy, a tym bardziej lepszy niż biały człowiek. Tacy ludzie promowali Darwina. Niejaki Kingsley, anglikański ksiądz, naprawdę promował Darwina. Swoją rolę odegrał też Kościół, akceptując Darwina w latach 50. i 60. XIX wieku. Naukowcy początkowo to odrzucili i stwierdzili: co za głupia teoria. To chrześcijanie ją przyjęli. Kingsley powiedział: czarni Australijczycy, dokładnie tej samej rasy co afrykańscy murzyni, nie mogą przyjąć Ewangelii, nie mogą być zbawieni. Powiedział: wszelkie próby doprowadzenia ich do poznania Boga jak dotąd zawiodły. Biedne bestie o ludzkim kształcie muszą zginąć z powierzchni ziemi. To niższy gatunek. Pracowałem w kościele w Teksasie. O 2 w nocy byłem w sklepie kupić żonie mleko i chyba coś dla dziecka. Jakiś pijany człowiek zawrócił samochód w stronę, jak mu się wydawało, ulicy, ale to były tory kolejowe. Przejechał metr i samochód utknął na torach. Trudna sprawa. Stał tam i patrzył, był pijany. Zatrzymałem się zobaczyć, czy mogę jakoś pomóc. Zatrzymał się też ktoś inny, a on spychał swój wóz z torów. 4 inne wozy podjechały i zrobił się zator. Jakiś człowiek pyta mnie: co tu robisz w środku nocy? To była dzielnica czarnych, tuż obok dużego osiedla getta. Powiedziałem: podjechałem zobaczyć, co tam u moich znajomych. Znam wielu ludzi na tym osiedlu, wielu z nich zabieram zawsze do kościoła. Zabierasz ich do kościoła? Spytał. Odpowiedziałem: tak. Co niedzielę podjeżdża autobus i wielu z nich zabiera do kościoła. Powiedział: ale to czarni. No to co? Spytałem. A on na to: a dlaczego zabierasz ich do kościoła? Powiedziałem: chcę, żeby się nawrócili. Pomagam im poznać Biblię. Robię to, co powiedział mi Jezus. Spytał: a co masz na myśli, mówiąc zbawić? Oni nie mają duszy. Spytałem: jesteś z Ku Klux Klanu? Odpowiedział: tak, skąd wiesz? Zgadłem. Oni mają duszę tak samo jak ty. Kolor skóry nie ma żadnego znaczenia. W części 7 mówię o tym, skąd wzięły się rasy. Nie ma żadnych ras, jest tylko jedna ludzka rasa. Są tylko różne kolory skóry. Pokazuję wam też różne kolory skóry krów. Są czarne, brązowe i białe krowy. Ale w lodówce wyglądają tak samo. I tak samo smakują w hamburgerze. Ludzie są tacy sami, bez względu na kolor skóry. Oto nauczanie Kościoła Mormonów o murzynach. Kościół Mormonów uczy, że murzyni nie mają dostępu do kapłaństwa w tym życiu. Murzyni nie są równi innym rasom. To dzieło Pana oparte na jego wiecznym prawie sprawiedliwości wynika z braku duchowej dzielności tych ludzi w ich pierwotnym stanie. Kiedyś 2 misjonarzy mormońskich zapukało do moich drzwi. Mówią: panie Howind, chcemy porozmawiać o Bogu. Ja na to: wspaniale, ale o którym Bogu, waszym czy moim? Mówią: czcimy tego samego Boga. Powiedziałem: nieprawda. Powiedzcie, czy wasz Bóg ma ciało? Odpowiadają: tak.
A ja, Biblia mówi, że Bóg jest duchem, a ci, co go czczą, muszą go czcić w duchu i prawdzie. Jeśli ma ciało, może być tylko w jednym miejscu w jednym czasie. Jeśli jest duchem, może być w wielu miejscach w tym samym czasie jednocześnie. Pytam, czy wasz Bóg żyje na planecie Kolob? Mówią, tak, wierzymy. Pytam, czy wasz Bóg ma tysiące żon? Odpowiadają, tak, wierzymy. Pytam, czy wasz Bóg ma normalne fizyczne relacje z tymi żonami i zradza duchowe dzieci w niebie? Odpowiadają, tak, wierzymy. Pytam, czy wierzycie, że jeśli duchowe dziecko jest dzielne, jeśli jest dobrym, duchowym dzieckiem w niebie, to na ziemi dostaje ciało w białej skórze, ale jeśli jest złym, duchowym dzieckiem, dostaje ciało w ciemnej skórze? Odpowiadają, nie powinien pan o tym wiedzieć, ale tak właśnie wierzymy. Tak przy okazji, w to właśnie wierzą. Mówię, sprawdźmy, czy dobrze rozumiem. Wasz Bóg w niebie dostarcza duchowych dzieci dla wszystkich ludzkich dzieci rodzonych na ziemi, tak? Odpowiadają, zgadza się. Mówię, słuchajcie, wiem, że macie plakietkę starszy, mimo że macie po 17 lat. Jestem żonaty od 30 lat. Mam troje dzieci, mam wnuki. Uczyłem biologii i anatomii. Hodowałem chomiki. Mówię, wiecie, że co sekundę rodzi się dwoje dzieci? Dwoje na sekundę. 24 godziny dziennie. 7 dni w tygodniu. A wasz Bóg dostarcza ducha dla każdego dziecka. To kiedy on ma czas odpowiadać na modlitwy? Strząsnęli kurz ze swoich stóp, mieli mnie już dość, bo nigdy nie wrócili. Chciałem z nimi jeszcze rozmawiać, ale oni nie chcieli. To głupia idea, że w niebie rodzą się czarne duchowe dzieci. To głupie, to wariactwo, to nieprawda. Jesteśmy równi. Ten mormoński apostoł powiedział, w szerokim sensie system kast ma korzenie w Ewangelii. To boski dekret. Kain, Ham i cała rasa Murzynów zostali przeklęci ciemną skórą. To znamie Kaina. To po prostu głupie. Inny ich apostoł powiedział, jeśli w moim dziecku jest choćby kropla murzyńskiej krwi, to jest przeklęte. Przekleństwo ciemnej skóry. To głupota. Powiedział, podać wam prawo Boga w odniesieniu do rasy afrykańskiej? Jeśli biały człowiek z wybranego nasienia zmiesza krew z nasieniem Kaina, karą według prawa Boga jest śmierć na miejscu. Zawsze tak będzie. Przy okazji polecam książkę Ukryta historia Kościoła Mormonów. Tam jest numer telefonu, wejdź na stronę. Ściągniesz informacje, jak Mormoni zabijali ludzi za to, że chcieli odejść z ich kościoła albo ożenić się z kimś, kto ma niewłaściwy kolor skóry. Wiem, że głoszę to poselstwo na południu kraju, ale jeśli uważasz, że jesteś lepszy z powodu koloru skóry, mylisz się, jesteś głupi i masz problem z Bogiem. Doprowadziłem tysiące czarnych ludzi do Pana i dalej to robię, oni będą w niebie, czy ci się to podoba, czy nie. W czasach handlu niewolnikami w Ameryce niewolników pakowano na statki i przewożono jak krowy. Normalne było, że 20% z nich umierało. Ładowano ich i przykuwano łańcuchami do pokładu i tak przez 2-3 tygodnie. Przez ten czas jedli, spali i korzystali z toalety w tym samym miejscu. Nie wstawali. Transportowano ich w tragicznych warunkach, przywożono i sprzedawano jak bydło. Chwała Bogu za dobrych ludzi, którzy próbowali się nimi zająć. Wielu było naprawdę dobrych dla niewolników, ale niewolnictwo oparte jest na idei, że jeden człowiek jest lepszy od drugiego z powodu koloru skóry albo z powodu tego, w co wierzy. To podejście wywodzi się z teorii ewolucji. Wielu uważało, że aborygeni z Australii są gorsi, bo mają większe żuchwy, co jest prawdą. Jak przyjrzysz się żuchwie aborygena, budowa kości jest cięższa. Ludzie mówią, to dowód na ewolucję. Nieprawda. Aborygeni to lud nomadów. Nie chcą stale nosić przy sobie narzędzi. Noszą absolutne minimum. Gdy dotrą do celu, robią sobie nowe narzędzia. Zębów używają jak imadła. Stale używają żuchwy, tak samo jak rąk. Używają wszystkiego, co mają. Każdy kulturysta ci powie, że im więcej budujesz mięśnie, tym większe rosną kości.
Osoba, która zawsze używa żuchwy i ćwiczy mięśnie, w końcu będzie miała większe kości. Jeśli używasz całe życie swoich zębów, tak jak oni, będziesz miał duże kości żuchwy. To nie ma nic wspólnego z ewolucją. Ale ktoś zauważył 150 lat temu i powiedział, aborygeni mają duże żuchwy. Inni tam pojechali i zaczęli grabić groby aborygenów, żeby zdobyć ich głowy dla muzeów, żeby świadczyły o ewolucji. Okropnie ich traktowali. Jeśli widziałeś film Quickly Down and Under, widziałeś, jak zwożono tam ludzi, by zabijali aborygenów. Te rzeczy naprawdę się działy. Uważali, że to zwierzęta. Ci dwaj pojechali do Australii zebrać okazy do muzeów. Ciekawa historia w Creation Magazine. Tu, w Nowej Południowej Walii, misjonarz był świadkiem przerażającej rzezi dokonanej przez policję konną na grupie kilkudziesięciu aborygenów, także kobiet i dzieci. Ugotowano 45 głów, a 10 najlepszych czaszek zapakowano i wysłano za morze. Zastrzelili ich tylko po to, żeby zdobyć głowy na muzealne wystawy. Dlaczego muzeum chciało głowę z większą żuchwą? To część wystawy na temat ewolucji. Organizacja Smithsonian, tak słyszałem, ma 33 tysiące zestawów ludzkich szczątków w piwnicy. Nazywają to Armia Potomaku. Znajdowali ludzi o odpowiedniej budowie żuchwy i umieszczali ich na ekspozycji w muzeum. Widzicie, dzieci, jak ta małpa ewoluowała w człowieka? Podczas gdy to stadium pośrednie, to inny człowiek. Jedź do Pensacoli, ustaw w rzędzie 10 osób. Udowodnisz to samo. Moglibyśmy ustawić ludzi na tej sali. Niektórzy mają większe szczęki, inni mniejsze lub pochyłe czoło, a inni proste czoło. Miałem znajomego Włocha. Powiedziałem mu, gdy patrzę na ciebie z boku, można by cię opisać w podręczniku. Głowę miał odchyloną, nos sterczał. Powiedziałem, jesteś doskonałym brakującym ogniwem. Gość miał IQ wysokie do stratosfery. Bardzo błyskotliwy człowiek, tyle że głowa wyglądała głupio. Przy okazji, rozmiar mózgu nie ma nic wspólnego z inteligencją. Są ludzie o bardzo wysokim IQ, a ich mózg ma 1200 cm sześciennych. Są też naprawdę tępi ludzie, którzy mają duże głowy, a ich mózg ma 2000 cm sześciennych. To nie ma nic wspólnego z inteligencją. W Ameryce końca XIX wieku, głównie z powodu teorii ewolucji, powstał ruch eugeniczny. Eugenika to idea, że musimy oczyścić rasę. Pozbyć się gorszych genów, by tylko lepsze geny brały udział w rozmnażaniu. Powstał nawet ruch na rzecz sterylizacji. Osoby upośledzone psychicznie często poddawano sterylizacji, żeby nie miały dzieci. Ruch eugeniczny miał szeroki zasięg do wybuchu II wojny światowej. Francis Galton to kuzyn Darwina. Był bardzo wpływowy w ruchu eugenicznym. Powiedział, eugenika to nauka o kontrolowanych społecznie sposobach poprawiania lub powstrzymywania cech rasowych przyszłych pokoleń, czy to fizycznych, czy psychicznych. Tak, poprawmy rasę. Oto ich logo i motto, eugeniczne drzewo genealogiczne. Eugenika to kierowanie ludzką ewolucją. Chcą wykorzystać medycynę, chirurgię, psychiatrię, socjologię, religię, edukację, genealogię. Jak drzewo, eugenika korzysta z wielu źródeł i organizuje je w harmonijną całość. Chcieli intensywnie pracować nad poprawieniem człowieka, eliminując gorsze geny. Osobą bardzo w to zaangażowaną był założyciel organizacji Planowane Rodzicielstwo. Więcej o tym na DVD numer 4. W 1904 targi światowe odbyły się w St. Louis w Missouri. Jedna z wystaw pokazywała teorię ewolucji. Sporo ludzi brało w tym udział. Oto zdjęcie. Na targach światowych w 1904 roku 2000 osób z ludów pierwotnych pokazano na ekspozycji. Celem ekspozycji było pokazać wyższość białych Amerykanów, którzy ewoluowali dalej. Peter Jennings, liberał, napisał książkę i wspomniał o tym. Jak pojedziesz do Zoo w St. Louis, w miejscu, gdzie odbyły się te targi, zobaczysz, że wciąż używa się tych samych budynków.
Wtedy w klatce z szympansami był człowiek, żeby zademonstrować teorię ewolucji. Ten człowiek to pigmej z Afryki, niewielki pigmej. Miał może metr pięćdziesiąt. Nazywał się Ota Benga. Miał żonę i dwoje dzieci. Umieścili go w klatce z szympansami. Oszalał i zabił się. Dlaczego ktoś zrobił coś takiego? Jeśli wierzysz w ewolucję, to człowiek jest tylko zwierzęciem. Nawet prezydent Roosevelt, choć był w wielu kwestiach dobrym człowiekiem, dał się złapać na to fałszywe myślenie. Roosevelt uważał, że Indianie to gorszy gatunek. Powiedział, dobrze by było, by niewłaściwi ludzie w ogóle nie mogli się rozmnażać. Roosevelt myślał, imigranci z Europy, ze Szkocji, Irlandii i Orientu to zagrożenie dla amerykańskiego społeczeństwa. Kto ma przodków z któregoś z tych miejsc? Prawie każdy na tej sali. Tak, jesteście zagrożeniem dla amerykańskiego społeczeństwa, bo macie gorsze geny. Tak uważał. W 1871 roku Kongres wycofał umowy z Indianami i umieścił ich w rezerwatach. Tak jest i dziś. Dano Indianom obietnice i złamano je. W końcu to tylko dzikusy, są gorsi. Szlak Wes miał miejsce przed wydaniem książki Darwina. Ewolucja była już wcześniej znana. Darwin ją po prostu spopularyzował. W szlaku Wes Indianie Cherokee zostali wysiedleni ze swoich ziem do Oklahomy. Około 1/3 umarła po drodze. Sam Houston ożenił się z panną z Cherokee. Był zdenerwowany tym, że biali tak traktowali Indian bez powodu i że uważali ich za gorszy gatunek. Gdy wysiedlano Indian z Ross Landing w Tennessee, zrobiono to na 2 tygodnie przed żniwami. Oni zasiali zboże, całe lato go doglądali, a tuż przed żniwami przyszli żołnierze z bronią, załadowali ich do wagonów i wysiedlili. I oczywiście biali wprowadzili się do ich domów. Mieli pola gotowe do żniw. Nieźle. Ludzie zapomnieli o tej okropnej rzezi Indian. Zmienili nazwę miasta. Wcześniej była to Ross Landing, na cześć wodza Ross. Teraz to Chattanooga. Przemianowali, żeby ludzie zapomnieli, co się tam stało. Oto artykuł z Franklin College w Indianie. Instytut Carnegie w Waszyngtonie, eugeniczne biuro rejestrowe, założone przez Harrimana. Kto słyszał nazwisko Harriman? Kto widział film Butch Cassidy i Sundance Kid? Cassidy szykuje się do wysadzenia pociągu i mówi, pracuje dla pana Harrimana. To super bogaty trylioner w tamtych czasach. Mocno zaangażowany w poprawianie ludzkości przez eliminację gorszych. Carnegie założył organizację, teraz jest w Berkeley w Kalifornii, która walczy, żeby nauki o stworzeniu nie było w szkole. Jego fundusze pozwoliły ją założyć. Cała ta idea, że człowiek jest lepszy, zaangażowało się w to wielu ludzi. Biblia mówi, czy nie mamy wszyscy jednego ojca? Nie jesteś lepszy z powodu koloru skóry. Biblia mówi, że on wywiódł z jednej krwi wszystkie narody, by panowały nad ziemią. Darwin uważał, że żonaty mężczyzna to biedny niewolnik gorszy niż murzyn. Bez względu na wszystko, nie będziemy tego komentować, ale to nie jest prawda. Gdyby powiedział to dziś jakiś profesor, jak długo zachowałby pracę? Albo życie? Jakieś feministki z pewnością by go zabiły. A jednak chwalą Darwina w szkolnictwie. W Luizjanie, nie wiem czy to uchwalili, ale pracowali nad ustawą zakazującą uczenia teorii Darwina z powodu jego rasizmu. Bardzo ciekawe podejście. Gdyby w szkołach zaczęto uczyć teorii Hitlera i byłaby to lektura obowiązkowa, to czy ludzie nie złościliby się?
to dlaczego nie złoszczą się, że obowiązkowo uczy się darwinizmu? Darwin powiedział, główna różnica między władzami intelektualnymi, między płciami jest widoczna w dążeniu człowieka do znamienitości, we wszystkim, czego się podejmuje. Czy wymaga to głębszej myśli, rozsądku, czy wyobraźni, czy tylko użycia zmysłów i rąk. Przeciętna moc intelektu mężczyzny musi przekraczać kobiecą. Darwin w końcu ożenił się swoją kuzynką Emmą Wedgwood. Nikt inny by go nie chciał. Uważał, że mężczyźni są lepsi pod każdym względem. Wierzył w hodowanie, więc ożenił się z kuzynką. Chciał zrodzić lepsze dzieci. Miał ich 10. Mary zmarła krótko po urodzeniu. Anna w wieku 10 lat. Robert zmarł po 19 miesiącach. Henrietta miała załamanie nerwowe w wieku 15 lat. 3 z 6 synów chorowało tak często, że Karol uznał ich za półinwalidów. Tyle o chowie wsobnym Karola. Ewolucja to fundament komunizmu. Zainicjował go niejaki Karol Marx. Usuwa Boga z pozycji autorytetu i stawia tam człowieka. Mówi, nie ma Boga, więc człowiek musi panować. Misjonarz Sef powiedział, że gdy pracują w jakimś kraju i władzę tam przejmują komuniści, to pierwsza rzecz, jaką robią, kiedy wkraczają, to idą do szkół i zaczynają uczyć. Komunizmu? Nie, zaczynają uczyć ewolucji. Zaczynają od założenia fundamentu ewolucji, potem wprowadzają nauczanie komunizmu. Komunizm nie rozwinie się w miejscu, gdzie ludzie wierzą, że mają prawa pochodzące od Stwórcy. Ruch na rzecz stworzenia w Ameryce to największa przeszkoda dla rozprzestrzenienia się nowego porządku świata. Bardzo chętnie pozbyliby się takich ludzi jak ja, którzy nie wierzą w ewolucję. Założyciel Amerykańskiej Unii Komunistycznych Prawników, chodzi oczywiście o Amerykańską Unię Swobód Obywatelskich, Roger Baldwin powiedział, komunizm jest celem. Przeczytaj historię założenia tej Unii. Jeden z celów tego ruchu to szerzenie idei komunizmu. Karol Marx to tak naprawdę Mojżesz Mordechaj Marx Lewi, alias Karol Marx. Kiedy miał 17 lat, napisał piękny list o tym, jak kocha Boga. Na zakończenie szkoły średniej wygłasza referat i mówi, chcę służyć Bogu swoim życiem. A potem poszedł na studia. Studiował filozofię i profesor odciągnął go od Boga i przeciągnął na nauczanie ewolucji, niszcząc całą filozofię życiową Marxa. Został zniszczony przez to nauczanie. 75% dzieci z chrześcijańskich domów, które idą do świeckich szkół, traci wiarę. Spotykam setki każdego roku. Jakiś profesor z uniwersytetu niszczy ich wiarę. Marx później w swoim życiu powiedział, moim celem w życiu jest zdetronizować Boga i zniszczyć kapitalizm. Oparł całą swoją filozofię komunizmu na idei ewolucji. Nawet zadedykował swoją książkę Karolowi Darwinowi. Od szczerego wielbiciela, Karol Marx. Marx wiedział, że jego teorie nie przetrwają bez fundamentu ewolucji. Miał 6 dzieci, 3 zmarło z głodu w niemowlęctwie, 2 popełniło samobójstwo. Gdy Marx zmarł, tylko 6 osób było na jego pogrzebie. Ale jego filozofia do dziś panuje na 1/3 planety. Wiesz, że 1/3 ludzi na naszej planecie żyje w komunizmie? Wymyślonym przez nieudacznika, który nigdy nie pracował. Pozwolił dzieciom umrzeć z głodu. Marx opracował tak zwany manifest komunistyczny w 1848 roku. Chcesz przejąć panowanie nad krajem? Oto jak działa komunizm. Najpierw znosisz własność prywatną. Nawiasem mówiąc, to jest prawdziwy cel ruchu na rzecz środowiska w Ameryce. Oni nie chcą zachować środowiska, choć niektórzy pewnie tak. Ale podstawowa idea, która stoi za tym ruchem, to obalić własność prywatną. Musisz mieć ich zgodę na ścięcie swojego drzewa. Do tego to prowadzi. Biblia całkiem sporo mówi o własności prywatnej.
Co 50 lat dostawałeś swoją własność z powrotem. Nie można było stracić jej na zawsze. Rodzina i tak ją odzyskiwała. Jak jesteś nieudacznikiem, leniem, nie płacisz rachunków i odbiorą ci ją, twoja rodzina dostanie ją z powrotem po 50 latach. Biblia mówi o własnej winorośli i własnym drzewie figowym. Pij wodę z własnej studni. Rozwiązaniem dla zanieczyszczenia w Ameryce jest własność prywatna. Spytaj właściciela domu, który go wynajmuje. Na pewno to rozumie. Wynajmujący nie patrzy na własność tak samo jak właściciel. Kto wie, o czym mówię? No właśnie. Im więcej nieruchomości jest w rękach rządu, tym większe zanieczyszczenie. Peter Bell, prezes Stowarzyszenia imienia Audubona, powiedział: odrzucamy ideę własności prywatnej. On wyznaje dobrą komunistyczną filozofię, tak jak Bill i Hillary Clinton. Oto ślubowanie wierności w szkole publicznej w Massachusetts. Ślubuję wierność ziemi, którą kocham i od której zależę, oraz wszelkiemu życiu i ziemi, powietrzu i morzu, które jest częścią ziemi tak samo jak ja. W trzeciej klasie szkoły w Wisconsin oto ślubowanie, jakie składają dzieci. Ślubuję wierność światu, dbanie o ziemię, morze i powietrze, czcić wszystko, co żyje, pokój i sprawiedliwość. 3 dni temu przemawiałem w Minnesocie i spotkałem ponownie pewnego człowieka, który teraz jest już dorosły, ale kilka lat temu jako młodzieniec powiedział: gdy byłem w trzeciej klasie szkoły podstawowej, moja nauczycielka zdjęła amerykańską flagę i kazała dzieciom ślubować na ziemię, nie na flagę. Pani profesor, kupię pani bilet do Związku Radzieckiego w jedną stronę, pod warunkiem, że go pani wykorzysta i nie wróci. Wystarczy jeden telefon, a kupię ten bilet. Byłem w krajach komunistycznych. Zaufaj mi, nie chcesz tego, co oni mają. Ameryka ma wiele problemów, ale ja kocham swój kraj. Boję się swojego rządu, ale kocham swój kraj. Są zasadniczo dwie filozofie rządzenia. Jedna oparta na myśleniu ewolucyjnym mówi: prawa pochodzą z opinii człowieka. Jak rozróżnić dobro i zło? Zbierają się ludzie i decydują. Potem mówią: prawa są tworzone przez rząd. Rząd je zapewnia. Rząd zapewnia wszystko. To się nazywa demokracja. Demokracja zawsze prowadzi do dyktatury. To straszne formy rządu. Rząd powinien wszystko zapewnić. Gdy debatowano o opiece zdrowotnej tu w Pensacoli, słuchałem w radiu kilka lat temu, jak mówiono o państwowym planie opieki zdrowotnej. Pomyślałem, przecież 70-80% potrzeb opieki zdrowotnej wynika z problemów na własne życzenie. Ktoś chce pić lub palić lub brać narkotyki, a jak zachoruje, to ja mam za to płacić? Pytali, czy mamy mieć krajowy plan opieki zdrowotnej. Zadzwoniłem. Odebrał Luke. Powiedziałem: cześć, uważam, że powinniśmy... I wpadłem na pomysł. Zapomniałem, od czego zacząłem, i mówię: zapomniałem zmienić olej w swoim wozie i rozwaliłem silnik. Uważam, że wszyscy powinni mi pomóc za to zapłacić. Powiedział: jak zapomniałeś zmienić olej i rozwaliłeś silnik, to twój problem. Ja na to: no właśnie, tak samo jest z opieką zdrowotną. Jak nie dbasz o swoje zdrowie, to zdaje się twoja sprawa. Ale jak zachorujesz, dlaczego ja mam za to płacić? Jeśli nie chce ci się myć zębów, używać nitki, to twoja sprawa. Rób co chcesz, to twoje zęby. Ale nie będę płacić za nowe zęby dla ciebie, ja o swoje dbam. Jak mam wprowadzić ogólny system opieki zdrowotnej? Dlaczego nie także opieki nad samochodami? Uszkodzisz samochód, rząd zapłaci. Jak ci się podoba ten pomysł? Powszechna opieka nad domami? Masz problem z domem, potrzebujesz nowych drzwi, nowego dywanu, rząd zapłaci. Co powiesz na płacenie za czynsz? Nie musisz już wołać za dziećmi, zamknij lodówkę. Zdajesz sobie sprawę, co by się stało? Cały system by runął. Do tego właśnie dochodzą teraz Kanadyjczycy. Ojej, jak to możliwe, że opieka zdrowotna tyle kosztuje? Ja nie mam ubezpieczenia zdrowotnego od 14 lat. Zażywam dużo witamin.
Wydaję około 40-50 dolarów miesięcznie na witaminy i odżywki dla siebie i żony. Ojej, to dużo pieniędzy. Mniej niż 400 dolarów miesięcznie na ubezpieczenie zdrowotne, nieprawda? A jak zachorujesz, jest świetnie. Idziesz do szpitala, musisz mieć operację. Jeden z moich synów miał operację. Rachunek opiewał na 4,5 tysiąca dolarów za 2 godziny. No to podzwoniłem trochę. Dzwonię do anestezjologa i mówię: halo, widzę pański rachunek na 1,5 tysiąca. Za 1,5 godziny pracy, uśpienie syna. Nie mam ubezpieczenia. Ja płacę rachunki, zapłacę tyle, ile trzeba, ale to trochę dużo za 1,5 godziny. Powiedział: nie ma pan ubezpieczenia? No to niech będzie 300. Tak po prostu, przez telefon. Dzwonię do ambulatorium. Wiem, musieli zmienić pościel, zmienić opatrunek i różne inne rzeczy. Mówię: widziałem rachunek, a było 1800 dolarów. Wydaje się wysoki za 1,5 godziny wynajęcia sali. Mówię: nie mam ubezpieczenia. A oni na to: nie ma pan? No to niech będzie 400. Rachunek spadł z 4,5 tysiąca do około 1000 i tylko 5 telefonów. Nie ma pan ubezpieczenia? Aha, no dobrze. Im więcej ludzi ma ubezpieczenie, tym wyższa cena za wszystko. Nie jestem przeciwko ubezpieczeniom zdrowotnym, ale mówię, że ważne jest rozumieć filozofię, jaka za nimi stoi. Mamy szalony pomysł, że rząd ma wszystko zapewniać. Oni to chętnie zrobią, ale w zamian zabiorą ci całą wolność. Nasi ojcowie, założyciele, powiedzieli: trwamy przy tych prawdach, bo są oczywiste. Wszyscy zostaliśmy stworzeni równymi. Na przykład, kto daje ci prawo do założenia kościoła? Dlaczego prosimy rząd o pozwolenie? Każdy kościół w Ameryce powstał na mocy artykułu 501, bo chce mieć rządowy dokument. Polecam książkę Zapłata za milczenie lub szerszą wersję W uścisku Cezara, Petera Kershaw, mojego kolegi. Dowiesz się o zagrożeniach płynących z artykułu 501. Kościół nie musi być tak powoływany. Ale jeśli założysz kościół w ten sposób i głosisz z kazalnicy przeciwko pewnym rzeczom, na przykład przeciw homoseksualizmowi, to czy Izba Skarbowa pozbawi cię zwolnienia od podatku? Kościół i tak jest zwolniony od podatku, a my i tak ich o to prosimy. No proszę, polecam tę książkę, jeśli chcesz dowiedzieć się więcej. Patrick Henry powiedział: nie da się przesadzić w podkreślaniu, że ten wielki naród był założony przez chrześcijan. Nie na religii, ale na Ewangelii Jezusa Chrystusa. Inna filozofia rządu oparta jest na stworzeniu. Mówi: prawa pochodzą od Stwórcy. Prawa są niezbywalne. Rząd powinien się ograniczać do karcenia złoczyńców i obrony poszkodowanych. To jedyne dwie prawne funkcje rządu. Nie mają wszystkiego nam dostarczać. Przeczytaj historię Davy'ego Crocketta. Paliło się sąsiedztwo w Washington DC, gdy Davy Crockett był senatorem. Senatorzy zebrali się i powiedzieli: pali się całe sąsiedztwo. Jaka straszna tragedia, wszyscy stracili domy. Przegłosujmy, żeby dać im 50 tysięcy na odbudowę domów. Następnej jesieni Crockett chodzi i próbuje zdobyć głosy ludzi. Widzi, jak jakiś farmer orze ziemię. Zatrzymuje się i woła: sąsiedzie! Farmer pyta: w czym mogę panu pomóc? Ten na to: jestem Davy Crockett. Tak, wiem, kim pan jest. Mówi: chcę zapytać, czy będzie pan na mnie głosować. Farmer na to: nie, proszę pana, nigdy w życiu. Davy pyta: dlaczego nie? Farmer: stracił pan moje zaufanie. Głosowałem na pana ostatnio, żeby zajął się pan sprawami naszego regionu i pan to zmarnował. Jak to zmarnowałem? Farmer odpowiedział: głosował pan, żeby dać tym ludziom pieniądze na odbudowę domów. Crockett mówi: tak. To była straszna rzecz. Wielki pożar strawił całą okolicę. Farmer mówi: czy przy okazji wszystkich tragedii w Ameryce będzie pan robić to samo? A co jak stracę swoje zbiory? Co jak umrze moja krowa? To śliski grunt, ludzie. Nie ma z tego dobrego wyjścia. Nie ma pan prawa rozdawać naszych pieniędzy. Jak wy, kongresmeni, chcecie się zbierać, wyciągać pieniądze i je rozdawać, to proszę bardzo. Ale my zaufaliśmy panu, żeby pan zarządzał naszymi pieniędzmi. Mam całe opowiadanie, jest niesamowite. Jak zadzwonisz albo wyślesz maila, wyślemy ci je. Davy Crockett mówi: nauczyłem się czegoś. Ale przedstawiciele senatora dziś
nie rozumieją tej lekcji, kochają rozdawać twoje pieniądze. Republika oparta jest na idei, że prawo jest nadrzędne. Nasz rząd zaczął jako republika konstytucyjna, nie demokracja. Denerwuje się, jak mówią o rozszerzeniu demokracji na cały świat. To najgłupsza rzecz, jaką możemy robić. Mowa o głupiej formie rządzenia. Druga część planu Karola Marksa to wysoki progresywny podatek dochodowy. Nie dajcie mi zacząć mówić na ten temat. Trzecia rzecz, jaką powiedział, znieść prawo dziedziczenia. Biblia mówi, dobry człowiek zostawia dziedzictwo dzieciom swoich dzieci. Wszystko w komunizmie jest odwrotne do biblijnego planu. Po czwarte, konfiskować własność prywatną. Odbierać własność. Biblia mówi, miłość pieniędzy to korzeń wszelkiego zła. Marx powiedział, potrzebujemy banku centralnego. Wiedział, że bank centralny może zniszczyć kraj. W roku 1913 pewni bogacze zebrali się na wyspie Jekyll Island w Georgii i oszukali wszystkich rezerwami federalnymi. Nie ma w tym nic federalnego i nie ma żadnych rezerw. Rezerwy federalne to grupa prywatnych bankierów, a miłość pieniędzy jest korzeniem wszelkiego zła. Dużo więcej o tym na zajęciach CSE 103. Kolejna sprawa, rządowa własność komunikacji i rządowa własność w transporcie. Dlatego mamy Federalną Komisję do Spraw Komunikacji i Administrację Bezpieczeństwa Transportu. W zeszłym roku latałem 175 razy. W przyszłym pobiję ten rekord. Bywam na lotniskach. 50 osób stoi wszędzie i wszystko sprawdza. Raz wyciągnąłem cążki do paznokci z torby, tej wielkości. Był tam zaczepiony pilniczek do czyszczenia paznokci. Powiedzieli mi, nie można tego mieć i złamali go. Chcę przejąć samolot tym pilniczkiem. To paranoja. 7. Rządowa własność fabryk i rolnictwa. 8. Rządowa kontrola pracy. 9. Korporacyjne farmy i regionalne planowanie. 10. Darmowa edukacja. Idea szkół publicznych pochodzi od Marksa. Były szkoły publiczne już wcześniej, rozumiem, ale Karol Marx powiedział, że rząd powinien zapewnić darmową edukację każdemu. Mam doktorat z pedagogiki. Moja mama przez lata uczyła, już jest na emeryturze. Mój brat uczy już 34 rok w szkole publicznej. Przemawiam w setkach szkół publicznych na całym świecie. Jestem za edukacją, ale jestem przeciw edukacji, w którą włącza się rząd. Rząd nie ma prawa angażować się w edukację. Przeczytaj konstytucję, 10. poprawkę. Zobacz, co mówi ten dokument. Rząd nie powinien tego robić. Hitler powiedział, dajcie mi kontrolować podręczniki, a będę kontrolować kraj. Martin Luther powiedział, obawiam się, że szkoły okażą się wielkimi bramami do piekła, chyba że będziemy wyjaśniać pisma i wyryjemy je w sercach młodych ludzi. Nikomu nie radzę posyłać dziecka tam, gdzie pismo nie jest nadrzędne. Każda instytucja, w której ludzie nie są mocno zajęci Słowem Bożym, musi ulec zepsuciu. Przejdź się po szkolnych korytarzach. Mówię ci, oni są zepsuci. Oto podręcznik z 1777 roku do pierwszej klasy. Oto, czego uczono dzieci w pierwszej klasie w Ameryce. Używany w prywatnych szkołach publicznych podręcznik do pierwszej klasy. Oto, jak uczono alfabetu. Adam zgrzeszył, a my wszyscy z nim. Biblia do nieba drogę nam wskaże. Chrystus na krzyżu za grzech nasz zmarł. Deszczu potoki ziemię przykryły. Eliasz się skrył, karmiły go kruki. Feliks przerażony, bo wyrok zasądzony. Podręcznik do szkoły publicznej, ciekawe. A tak młodzi ludzie uczyli się alfabetu. Mądry syn przynosi radość ojcu. Lepiej mało z bojaźnią Pana, niż wielki skarb, a z nim kłopot. Przyjdźcie do Chrystusa wszyscy spracowani i obciążeni. Nie rób rzeczy niegodziwej, której nienawidzę, mówi Pan.
To podręcznik do szkoły publicznej. A czego dziś uczą się dzieci? Jesteś zwierzęciem? Masz wspólne dziedzictwo z drżownicą? Oto podręcznik, który ma ponad 100 stron poświęconych teorii ewolucji. Ani jednej wzmianki o stworzeniu czy Bogu w całej książce. Ani jednej. Co się stało? ONZ wydało Światową Deklarację Edukacji dla Wszystkich. W 1990 roku wezwano narody świata do przyjęcia wspólnego systemu edukacji, podając ramy czasowe dla wdrożenia i zalecany program nauczania. W naszym kraju to ustawy, cele 2000, od szkoły do pracy oraz szkoły podstawowe i średnie, są całkowicie zgodne z zaleceniami z deklaracji ONZ. Skontaktuj się z Bobem Freyem w Minnesocie. Pokażemy tu jego adres. Możesz od niego dowiedzieć się więcej. On jest mocno zaangażowany w zwalczanie tego typu rzeczy. Pewien humanista, John Donfee, powiedział w Humanist Magazine: walkę o przyszłość ludzkości muszą stoczyć i wygrać w klasach szkół publicznych nauczyciele, którzy właściwie postrzegają swoją rolę jako agitatorów nowej wiary, która zastąpi gnijące ciało chrześcijaństwa. Każde dziecko, które idzie do szkoły w wieku 5 lat, jest chore umysłowo, bo przychodzi do szkoły lojalne wobec wybranych urzędników, ojców założycieli, instytucji, rządu, patriotyzmu, nacjonalizmu, suwerenności. To dowodzi, że dziecko jest chore, bo zdrowa jednostka to ten, kto odrzucił to wszystko i jest prawdziwym międzynarodowym dzieckiem, komunistą przyszłości. Dr. Pierce z Uniwersytetu Harvarda. Doktorze, kupię panu bilet w jedną stronę do Związku Sowieckiego, jeśli go pan wykorzysta i nie wróci. Ja tam byłem. Nie chcesz tego, co oni mają. To podręcznik do nauk społecznych w szkole publicznej. Czytamy: każde dziecko, które wierzy w Boga, jest umysłowo chore. Edukacja to najlepszy sojusznik humanizmu, a każda amerykańska szkoła publiczna jest szkołą humanizmu. Co teistyczna szkoła niedzielna, ucząc tylko ułamek dzieci przez godzinę w tygodniu, może zrobić, by zatrzymać falę humanistycznego programu nauczania 5 dni w tygodniu? Oni mają rację, to oni wygrywają, a my przegrywamy. Pewien profesor powiedział: kreacjonizm powinien być dyskryminowany. Nikt, kto głosi taką propagandę, nie powinien uczyć przedmiotów ścisłych ani decydować o programie nauczania w żadnych okolicznościach. Co więcej, jeśli taki ktoś robi to teraz, powinien być zwolniony. Profesor z Iowa powiedział: należy oblać każdego studenta bez względu na jego oceny, jeśli profesor odkryje, że student jest kreacjonistą. Więcej, dział do spraw studentów musi mieć prawo cofnięcia ocen, a nawet stopni naukowych, jeśli student później stanie się kreacjonistą. Przeciwko takiemu myśleniu występujemy. Kilka lat temu odwiedził mnie pan Jefremow z Pensacoli. Pochodzi z Ukrainy. Powiedział: doktorze Howind, oto moje świadectwo ze szkoły średniej. Powiedziałem: ma pan 50 lat, 5 dzieci, skończył pan kilka zagranicznych uczelni. Dlaczego daje mi pan świadectwo ze szkoły średniej? Odpowiedział: na Ukrainie chodziłem do szkoły i miałem dobre oceny. Skala była od 1 do 5. 5 to najlepszy stopień. Na świadectwie same piątki, jak u nas same A. Ale przed skończeniem szkoły był test, matura. Jedno z pytań na teście brzmiało: czy wierzysz w ewolucję? Odpowiedziałem: nie. Nie chcieli mi dać skończyć szkoły. Spytałem: jak więc pan uzyskał świadectwo? Odparł: pamięta pan, jak w zeszłym roku robiliśmy nagrania po rosyjsku? To on podkładał głos. Powiedziałem: tak. Wysłałem do wioski, gdzie dorastałem, w Rosji. Obejrzał je burmistrz, kazał całej radzie obejrzeć nagrania i powiedzieli: Jewgeni wyjechał do Ameryki i został gwiazdą. Dali film do szkoły publicznej i wszystkie dzieci ze szkoły go oglądały. Człowiek, który odmówił wydania mu świadectwa 35 lat temu, był w Radzie Miasta. Burmistrz powiedział: śmiało, wyślij mu jego świadectwo. Tak jest, proszę pana. Jefremow powiedział: dostałem świadectwo pocztą. To niesamowita historia.
Humaniści wiele lat temu zdecydowali, że użyją systemu edukacji do szerzenia ewolucji i humanizmu. W ten sposób my za to płacimy. Płacimy za szerzenie ich religii. Komunizm jest antychrześcijański w każdym aspekcie. Komuniści mają 8 zasad rewolucji. Planują robić różne rzeczy, żeby przejąć kraj. Nie ma czasu, żeby o wszystkim teraz powiedzieć. Możesz zamówić nasze nagrania, CSS 103, tam jest więcej szczegółów. Ewolucja to fundamentalna filozofia nazizmu. Dlaczego Hitler zrobił to, co zrobił? Powiemy o tym za chwilę. To fundament dla nazizmu, komunizmu, socjalizmu, marksizmu i nowego porządku świata. To będzie bardzo niepoprawne politycznie. Powiemy też, co możesz z tym zrobić już niedługo. Witam na ostatniej sesji poświęconej skutkom teorii ewolucji, o tym, jak ewolucja jest odpowiedzialna za powstanie komunizmu, marksizmu, socjalizmu. Będziemy mówić o nazizmie oraz o nowym porządku świata. Potem powiem, co możesz z tym zrobić. Nasz świat, widać to wyraźnie, rozpada się. Co z tym zrobimy? Nazizm oparty jest na filozofii ewolucji, na tym, że jedna rasa przewyższa inną. Mussolini, włoski dyktator, uważał, że Włosi to wyższa rasa. Wszystkich innych należy eliminować. Oczywiście Hitler myślał tak samo. Wierzył w nadrzędność rasy aryjskiej. Uważał, że Niemcy to wyższa rasa, która zasługuje na rządzenie światem. Wszyscy inni tylko zajmują miejsce. Führer wytrwale dostosowywał praktykę Niemiec do teorii ewolucji. Ten człowiek powiedział, bezpośrednia linia prowadzi od Darwina przez ojców ruchu eugenicznego, kuzynów Darwina, Francisa Galtona, do nazistowskich obozów zagłady w Europie. W książce Hitlera, Mein Kampf, przeczytasz o jego rasistowskiej filozofii. Umysł Hitlera był przesiąknięty myśleniem ewolucyjnym, prawdopodobnie już od małego. Te idee leżą u podstaw wszystkiego, co najgorsze w Mein Kampf i jego mowach. Hitler zaoferował wysłać Żydów każdemu, kto ich zechce. Powiedział, chcecie, to ich wam wyślę. Sporo czytałem o Hitlerze i Holokauście. Powinniście przeczytać książkę Umarło 6 milionów i zobaczycie, co zrobiła reszta świata. Wiesz, że Hitler oferował przysłać Żydów do Ameryki, a Roosevelt odmówił? Niewiarygodne, co się działo przed II wojną światową. W Mein Kampf, na stronie 286 tego wydania, Hitler mówi, jeszcze mniej chce sama natura wymieszania wyższej rasy z niższą. A co to jest wyższa i niższa rasa, Adolfie? Hitler stale mówił o krwi aryjskiej i gorszych ludziach. A kto jest Aryjczykiem? Odkryłem listę Hitlera. Kiedyś w bibliotece na Uniwersytecie w New Hampshire robiłem badania. Odkryłem, że jest tam cały dział poświęcony Hitlerowi i Holokaustowi. Pomyślałem, to niesamowite. Zapytałem bibliotekarza, dlaczego Hitler zabijał Żydów? Dlaczego nie kogoś innego? Odpowiedział, pokażę panu listę, jakiej używał. Znosił mi książkę za książką. Przez 6 godzin zrobiłem ksero za $20.10 przy każdym wyjściu do ksero. Oto lista, jakiej używał Hitler. Uważał, że nordyccy blondyni o niebieskich oczach są najbliżsi czystej aryjskiej rasie wyższej. Zapisałeś? Blond włosy, niebieskie oczy? Norwegowie? Uważał, że Niemcy są najbardziej aryjscy. Ludność śródziemnomorska jest trochę aryjska. Słowianie to na wpół Aryjczycy, na wpół małpy. Azjaci to trochę jak małpy. Czarni Afrykanie to głównie małpy, a Żydzi są bliscy czystym małpom. Hitler zabijał Żydów, bo szczerze wierzył, że przyspiesza proces ewolucji, eliminując, jak uważał, gorszych. Jak już zabiłby Żydów, kto myślisz byłby następny? Czarni. Nienawidził czarnoskórych. Czy ktoś wie, gdzie odbywała się olimpiada w 1936 roku? W Berlinie, w Niemczech. Ktoś wie, kto zdobył najwięcej złotych medali? Jesse Owens, czarny amerykański lekkoatleta. Hitler był tak zły, że powiedział, to nie fair, żeby moi ludzie ścigali się z tym zwierzęciem.
Jeden z żydowskich więźniów, który przeżył Holokaust, powiedział: jest różnica między tymi, którzy patrzą na innych ludzi jak na stworzenie tego samego Stwórcy, a tymi, którzy patrzą na nich jak na konglomerat substancji chemicznych i biologicznych. Czy człowiek to tylko zestaw substancji chemicznych, które miliardy lat temu przypadkowo się złączyły, czy został stworzony? To fundamentalna różnica. To jest różnica między stworzeniem a ewolucją. Przy okazji, żydowski Talmud, nie Tora, część Starego Testamentu, tylko Talmud, uczy, że każdy, kto nie jest Żydem, powinien zginąć. Talmud mówi: wszyscy nie Żydzi winni być eksterminowani. Wszystkie pogańskie dzieci to zwierzęta. Nawet najlepsi poganie powinni być zabijani. Zdziwicie, jak wiele religii na świecie uczy, że są jedyne. Nie tylko jedyne, by zapewnić niebo, ale jedyne, które mają prawo żyć. Przeczytaj nauczania islamu. Możesz przeczytać książkę Prorok, jeśli chcesz się dowiedzieć, jak powstał islam. Albo kim jest Allah, albo inwazja islamu. To niesamowita książka, odkrywa, w co naprawdę wierzą muzułmanie. Albo ta, nowa, świetna książka, Islam, koń trojański Ameryki. Koran wyraźnie uczy: jeśli ktoś się nie nawróci, należy go zabić. Koran, sura 4, werset 89. Allah nakazuje, by każdy, kto zostawia islam albo zachęca do tego innych, został zniszczony lub zgładzony. Allah powiedział Mahometowi, że ci, którzy będą się sprzeciwiać jego przesłaniu, mają być zabijani albo przybijani do drzewa, albo ma się im odcinać ręce i nogi. Nie można być dobrym muzułmaninem, nie będąc rewolucjonistą. Trzeba nienawidzić każdego, kto nim nie jest. Szkoda mi ludzi, którzy dają się nabrać przez tę głupią ideę. Oni potrzebują Ewangelii. Musimy próbować im ją dać. Może Bóg ich ściągnął do Ameryki, żebyśmy mogli doprowadzić ich do Pana. Myślę, że tego, co zrobił Hitler w obozach koncentracyjnych, zabijając Żydów, nie można zrozumieć, dopóki nie zobaczy się związku z ewolucją. Hitler uważał, że przyspiesza postęp i robi światu przysługę, pozbywając się gorszych genów. Zabił co najmniej 6 milionów. Byłem w Niemczech 3 razy. Czytałem wiele książek o Hitlerze i Holokauście, żeby stale wrzała mi krew. To, co zrobił, było bezpośrednim wynikiem wiary w ewolucję. To, w co wierzysz, determinuje twoje zachowanie. On po prostu przyspieszał proces. Miał swoje wiece w Norymberdze. Stałem w miejscu, gdzie przemawiał, na granicie wydobytym w obozie Flossenbürg, gdzie byłem kilka godzin wcześniej, gdzie wszyscy Żydzi umierali, próbując wydobyć ten granit. Hitler chciał, by ludzie, jednostki wyglądali na małych, za to sprawa wyglądała na wielką. Miał masowe wiece na arenie w Norymbergi. Ludzie z ruchów ochrony środowiska próbują robić to samo. Chcą, żeby jednostka wydawała się nieistotna, a sprawa wielka. Ludzie nie są niezastąpieni, musimy ratować Matkę Ziemię. Robią dziś to samo z naszymi dziećmi. Hitler dobrze wiedział, że trzeba indoktrynować młodych. Ewolucjoniści ciężko pracowali, by infiltrować system szkolnictwa i całkowicie zindoktrynować młodych ludzi. To ciekawe, Hitler mówił o Żydach, że to pasożyty w ciele narodów. Aborcjoniści mówią o nienarodzonych dzieciach, że to pasożyty w ciele kobiet. Ten sam język. Jednym z jego argumentów za wiarą w ewolucję było to, że embrion ma skrzela. Zmyślił to niemiecki profesor Ernst Haeckel. Posłuchaj nagrania 4 o tym, że aborcja nie jest morderstwem, przy założeniu, że ewolucja jest prawdziwa. To szalona idea. Hitler powiedział: to nowe państwo, Niemcy, nikomu nie odda swojej młodzieży. Wychowamy młodzież tak, jak chcemy. Illinois był człowiek, który zastrzelił lekarza. Gdy go spytano, dlaczego zabił, powiedział: bo robi niebieskie szkła kontaktowe i rozwadnia aryjskie piękno. Idea o wyższości aryjskiej nie zginęła. Ciągle są w kraju jej wyznawcy.
Wiem, jestem na południu. Nikt nie jest lepszy z powodu koloru skóry. Hitler próbował schować się za ideą, że chrześcijaństwo usprawiedliwia to, co robi. Oto znakomita książka Marvina Lucera o krzyżu Hitlera. Jak starał się, by ludzie myśleli, że to w porządku, bo Bóg mu powiedział, żeby zabił tych wszystkich ludzi. Na jednym z propagandowych zdjęć Hitlera widać, jak wychodzi z kościoła z krzyżem nad głową. To był kłamca. Istniały nazistowskie chrzty. Jednak po cichu Hitler nienawidził chrześcijaństwa. Powiedział: chrześcijaństwo uważam za najbardziej zgubne i zwodnicze kłamstwo w historii, bo uczy, że wszystkie narody wywodzą się z jednej krwi. Nie jesteś lepszy z powodu koloru skóry. Tak uczy chrześcijaństwo. Ale mieli nazistowskie chrzty, nazistowskie ołtarze. Niewiarygodne, co Hitler robił, próbując ukryć się za chrześcijanami. Japończycy również uważali, że są wyższą rasą. Tego japońskie podręczniki uczyły dzieci przez 30-40 lat. Gdy ukazała się książka Darwina, przetłumaczona na japoński w 1859 roku, kilka lat później Japończycy połknęli to. Powiedzieli: to doskonała teoria. Wchłonęli ją, bo była zgodna z religiami, jakie już istniały w Japonii. Powiedzieli: tak, jest jedna rasa wyższa. To na pewno Japończycy. Prowadzili specjalne badania nad ludźmi. Stwierdzili: Japończycy nie mają na ciele tak dużo włosów, co dowodzi, że są bardziej oddaleni od małp. Stwierdzili, że mają łagodniejszy zapach ciała i że są wyższą rasą, która zasługuje na to, by rządzić światem. Jak mówię, że ewolucja jest w dużej mierze odpowiedzialna za II wojnę światową, ludzie patrzą na mnie jak na wariata. Ale to jest prawda. Ewolucja jest też fundamentem filozofii nowego porządku świata. Mowa o tym na nagraniach CSE 103. 17-godzinne seminarium jest rozciągnięte na 60 godzin. Porusza wiele kwestii. ONZ ma plany jednego światowego rządu. Chce ustanowić swoje wojsko, które będzie interweniować w wewnętrzne wydarzenia w każdym kraju. Chce wyeliminować prawo weta Stanów Zjednoczonych. Chce nadać jurysdykcję ONZ nad całą ziemią. To znaczy, że ONZ będzie decydować, do kogo należą rzeki i wszystko, cała ziemia. To z przemówienia sekretarza generalnego z września 2000 roku. Już podzielili świat na 10 regionów. Przez lata uczono mnie, że Cesarstwo Rzymskie zostanie wskrzeszone w czasach ostatecznych. No i będzie jak w wizji w Księdze Daniela. 10 króli zbierze się i odda władzę jednemu królowi. Myślę, że coś przeoczyliśmy. Może to nie 10 krajów w Europie się zjednoczy? Może to 10 regionów świata? Może ta ostatnia wizja Daniela dotyczyła zjednoczenia całego świata? Powstają plany nowego porządku świata. Pewni niezwykle bogaci, wpływowi ludzie mają plany rządzenia światem. Próbują przejąć kontrolę nad planetą, a Bóg siedzi w niebie i śmieje się z tego. W psalmie 2 czytamy: czemuż burzą się narody, a ludy myślą o próżnych rzeczach? Królowie ziemscy powstają i książęta zmawiają się z połem przeciw Panu i pomazańcowi Jego, mówiąc: zerwijmy ich więzy, zrzućmy z siebie ich pęta. Ten, który mieszka w niebie, śmieje się z nich. Bóg widzi ich plany i śmieje się z tego. Ale póki co będziemy musieli przejść przez trudny czas. Dobrzy ludzie mówią: Bóg wyciągnie nas stąd przed prześladowaniami. Powiedz to chrześcijanom z Chin i chrześcijanom z Rosji i z Egiptu, którzy są zabijani, i tym z Sudanu. Zabito ich setki tysięcy w ostatnich 10 czy 15 latach w Afryce, tylko dlatego, że są chrześcijanami. Jeśli jakikolwiek kraj zasługuje na Boży sąd, to jest to Ameryka. Myślę, że on przychodzi do miasta blisko ciebie. ONZ planuje opodatkować świat. Chcą przesunąć podatki, jeśli im się to uda, do ONZ. Chcą, by sprawował kontrolę nad handlem międzynarodowym. Chcą kontrolować żywność. Dobrze rozumieją, że produkcja i dystrybucja żywności to sposób na kontrolowanie świata.
ONZ planuje ustanowić nowy ośrodek władzy, zwany Zgromadzeniem Ludzi. Będzie się składać z przedstawicieli narodów, ale też z przedstawicieli z organizacji pozarządowych. Będą mogły tam zasiadać organizacje. Ciekawe. Chcą sprawować władzę nad wszystkimi krajami. Na pewno chcą sprawować władzę nad wszystkimi kościołami. Wiele kościołów już włożyło własną głowę w pętlę przez to, że weszły w to. Nie zdawały sobie sprawy z tego, co robią. Jest dobra książka W uścisku Cezara o tym, jak proces przystąpienia do amerykańskiego systemu opodatkowania 501c3 złapał w pułapkę kościoły tak, że nie mogą się na niektóre tematy wypowiadać. 100 lat temu politycy bardzo się bali pastorów, bo ci wstawali i głosili: senator Jones chodzi do nierządnic. Dziś jak wypowiadasz się na temat polityki, wyciągają artykuł 501c3. I tak chrześcijanie stwierdzają: cóż, nie możemy mówić o wszystkim z kazalnicy. No to nie służysz Bogu. Jeśli jesteś prorokiem Boga, mówisz to, co każe ci mówić Bóg. Jeśli to bije w diabła, no to trudno. Wszystko rozbija się o dwa poglądy na temat rządów. Ewolucja opiera się na opinii człowieka, stworzenie na prawach pochodzących od Stwórcy. On daje nam prawo mieć kościoły. On daje nam prawo mówić prawdę. Nasi ojcowie założyciele powiedzieli, że gdy na pewnym etapie dziejów ludzkości staje się konieczne, by jeden naród zniósł zakazy, które łączą go z innym, uznajemy za oczywiste prawdy, że wszyscy ludzie zostali stworzeni jako równi i zostali obdarzeni przez Stwórcę pewnymi prawami. Stale mówili o prawie narodu wynikającym z faktu stworzenia przez Boga. Ludzie, którzy wierzą, że zostali stworzeni, nie nadają się na niewolników. Wyrzucą herbatę do portu i rozpętają wielką wojnę. Ci, którzy chcą nowego porządku świata, mocno walczą, żeby w szkołach nie było nauki o stworzeniu. Bo szkoły, w których nauczanie oparte jest na ewolucji, mówią, że prawa pochodzą od rządu, nie od Boga. Ten człowiek powiedział: fundamentalistyczni rodzice nie mają prawa indoktrynować swoich dzieci. Przygotowujemy dzieci na rok 2000 i życie w globalnym społeczeństwie, a te dzieci nie będą pasować. Chcą przygotować nasze dzieci na nowy porządek świata. I słuchajcie, to działa. 75% dzieci z chrześcijańskich domów, które chodzą do świeckich szkół, traci wiarę po jednym roku nauki. Jest świetna książka pod tytułem Akta Meduzy autorstwa Craiga Robertsa o tym, jak rząd ukrywa różne rzeczy. Wiesz, ilu więźniów wojennych zostawiono po tym, jak walczyli w I wojnie światowej oraz z Japończykami i w Wietnamie? Ci więźniowie wojenni byli zmuszani do pracy w kopalniach w Związku Sowieckim i w Chinach. Po prostu przepadli w obozach pracy. Przywódcy w naszym rządzie wiedzieli o tym i powiedzieli: och, nie warto się w to mieszać, zostawmy to. Niektórzy do dziś żyją. Jeśli chcesz zrozumieć konspirację, jakiej szatan używa, by kontrolować świat, to jest wiele dobrych książek na ten temat. Jest kilka różnych grup, które w zadymionych pokojach próbują kontrolować świat. Jest komitet 300 żydowskich finansistów, mistrzów lóż, którzy rządzą światem zgodnie z protokołami Syjonu. Krytykują mnie za polecanie protokołów Syjonu. Książka została napisana tak, że gdyby została odkryta, wina spadłaby na Żydów, a tak naprawdę to bankierzy. Ale ciągle mówili i pisali, że Żydzi robią to, Żydzi robią tamto. Jak przeczytasz, to zobaczysz. To wszystko stało się prawdą w ostatnich 100 latach. Ludzie mówią: Hoynt, to zła książka. Tak, ale ukazuje ich plany dla świata. Nie została napisana przez Żydów, została napisana przez finansistów, lichwiarzy. Pokazuje ich plan rządzenia światem. Jest książka pod tytułem Komitet 300, ukazująca 300 najważniejszych osób, które tak naprawdę podejmują decyzje na tej planecie. Decydują, kiedy będzie wojna, kiedy będzie depresja i recesja.
Wiele kryzysów, jakie mamy, tworzą ludzie, świadomie, celowo. Czy widziałeś nagranie z samolotem wbijającym się w bliźniacze wieże? W internecie jest nagranie, na którym widać F-15, jak leci tuż za nim, nakierowując go na World Trade Center. Pokazane to jest w zwolnionym tempie. Ciekawe. Nie jestem pewien, co się tego dnia wydarzyło. Nie jestem pewien, czy ktokolwiek wie, ale oni wywołują kryzysy, żeby mogli osiągnąć swoje cele. Niektórzy chcą stworzyć nowy porządek świata, jeden światowy rząd i nie będą przeciwni zabiciu 3 czy 4 tysięcy ludzi, jeśli to pomoże. Jak na przykład wysadzenie Oklahoma City Building, tylko żeby wyeliminować bojówki, które wymykają się spod kontroli, albo żeby wprowadzić więcej działań na rzecz bezpieczeństwa wewnętrznego. Gdy jestem w samolocie, to nie mogę nawet wywrócić kieszeni. Wojna domowa została wywołana celowo, żeby zbliżyć się do jednego światowego rządu. Tak samo pierwsza wojna światowa. Kryzys z 29 roku został wywołany celowo, żeby ludzie przyszli i dostali numer ubezpieczenia społecznego. To, nawiasem mówiąc, dobrowolny system. Kryzys kubański był celowy. Patrz na Rosjan, oni mają metodę. Mówią, zrobimy 2 kroki naprzód i 1 do tyłu i każdy uzna, że się wycofaliśmy. Chcieli mieć bazę wojskową na Kubie, zbudowali więc bazę wojskową z pociskami. Kennedy narzekał na pociski. Mieliśmy w 62 kryzys kubański i wycofali pociski, tak uważamy, i opuścili bazę. 2 kroki do przodu, 1 do tyłu. Są bliżej celu. Robią to na całym świecie. Wybuch w Oklahoma City najwyraźniej dzieło terrorystów, ale to nie była zwykła bomba w ciężarówce. Za tym wybuchem kryje się o wiele więcej. Oto co powiedział generał wojsk lotniczych Ben Parton, odpowiedzialny za materiały wybuchowe. Wiem, jak wysadzane są budynki, zajmuję się tym od 30 lat. Bomba w ciężarówce nie wysadziła tego budynku. Bomby były w piwnicy wokół filarów. Ben Parton ma o tym nagranie wideo. Żeby uchwalić ustawy przeciw terroryzmowi przetrzymywane w Kongresie, myślę, że dlatego te budynki wysadzono. Bomba w liniach TWA miała usunąć ludzi, którzy mieli zeznawać przeciw Billowi Clintonowi. Na to wygląda. Było tak wiele spisków, czytam na ten temat, słucham o tych rzeczach, czytam wiele książek. Ale w sensie ogólnym to nie ma znaczenia. Myślę, że jako chrześcijanie musimy być mądrzy jak węże i nieszkodliwi jak gołębice. Chcę wam powiedzieć, jakie jest według mnie rozwiązanie, co powinniśmy robić w świetle faktu, że zbliża się nowy porządek świata i chrześcijanie nie będą mile widziani. Ten człowiek powiedział, jesteśmy u progu globalnej transformacji. Wystarczy odpowiednio poważny kryzys i kraje zaakceptują nowy porządek świata. Gdy w twoim mieście wybuchną bomby, ludzie zrezygnują ze swoich praw dla bezpieczeństwa. Zdaje się, że to Ben Franklin powiedział, ci, którzy zrezygnują ze swoich praw na rzecz bezpieczeństwa i pokoju, nie będą mieli ani pokoju, ani bezpieczeństwa. Biblia mówi, wiedz, że w dniach ostatnich nastaną niebezpieczne czasy. Przychodzi zły czas. Nie będę tu mówił, wszystko będzie cudowne, odczuwam, że coś dobrego niedługo ci się przydarzy. Odczuwam, że coś złego niedługo przydarzy się nam wszystkim. Przygotuj się. Mam 2 wnuków, będą kolejne. Nie cieszy mnie zły czas, jaki przychodzi, ale on przychodzi. Jak działają? Wymyślają jakąś wymówkę lub tworzą kryzys, by prezydent mógł ogłosić stan wojenny, który oczywiście znosi konstytucję. Prezydenci właściwie rządzą teraz przez rozporządzenia. Wydano ich 13 tysięcy. Abraham Lincoln wydał pierwsze w Ameryce. Nakazał, by 75 tysięcy wojsk napadło na południe. To była wojna Lincolna, nie wojna domowa. To kolejna długa historia. Więc to, co robią ci bogaci kolesie, to dokładna analiza tego, co chcą osiągnąć. Jak uzyskać więcej kontroli nad światem. Następnie wywołują kryzys w kraju, by ludzie robili to, czego oni oczekują. Planują powstanie jednego światowego rządu.
Prezydenci rządzą, wydając rozporządzenia i omijając zupełnie konstytucję. Można mówić o tych rozporządzeniach godzinami. Mam tu ich krótką listę. W sytuacji awaryjnej mają prawo przejąć wszystkie zapasy żywności i wszystkie pojazdy. Jeśli twój pojazd jest zarejestrowany, mogą przyjść i zabrać ci go. Przygotuj swój wóz. Mogą też wziąć wszystkich Amerykanów do pracy. Mogą przejąć wszystkie obiekty szkolnictwa, opieki zdrowotnej czy opieki społecznej. Przejąć wszystkie lotniska. Zarejestrować wszystkich mężczyzn i kobiety do poboru. Przejąć centra relokacji. Przejąć linie kolejowe, drogi wodne, obiekty magazynowe. Zajmie się tym Federalna Agencja Zarządzania Kryzysowego. Na tych ludzi trzeba uważać. Ich się obawiam. To oni będą wykonawcami. Żaden dyktator nie może tak naprawdę nic zrobić, jeśli ktoś inny tego nie wykona. Hitler nigdy nikogo nie zastrzelił. Robili to jego ludzie. 17 marca 2003 roku George Bush powiedział żołnierzom w Iraku, by nie słuchali, jeśli dostaną rozkaz użycia trującego gazu lub podpalenia szybów. Kto z was to słyszał? Powiedział, będziecie sądzeni jak zbrodniarze wojenni, jeśli zrobicie to po wygraniu wojny. A teraz słuchaj uważnie. Żołnierze, ilu was jest w wojsku? Złożyliście przysięgę bronić konstytucji przed wrogami w kraju i za granicą, zgadza się? A co jeśli wróg w kraju jest twoim szefem? Kto jest dla ciebie autorytetem? Kto jest twoim sojusznikiem? Czy to Bóg? To będzie trudny czas dla żołnierzy chrześcijan. Będą podejmować decyzje, by powstać i powiedzieć, zrobię to, co mówi Bóg. Czasem istnieje konflikt między władzami. Dzieci to wiedzą. One chcą, żeby mama mówiła jedno, a tata drugie. Chcą stworzyć konflikt w łańcuchu autorytetu. To Bóg ma ostateczny autorytet. Gdybym był żołnierzem, służyłbym swojemu krajowi i wykonywał rozkazy, chyba że padłby rozkaz nieposłuszeństwa wobec tego, co mówi Bóg. Wtedy trzeba postawić kreskę. Przykro mi, ale nie mogę tego zrobić, proszę pana, odmawiam. Powiesz, odeślą mnie na sąd wojskowy. Czy pieniądze są ważniejsze niż Boża wola? Do tego się to sprowadza. To jest zawsze właściwe, nie wykonać złego rozkazu. Wielu z was złożyło przysięgę bronić konstytucji, więc to róbcie. Tyrani nic nie zrobią bez wykonawców. Hitler nigdy nikogo nie zastrzelił, kazał to robić ludziom i oni to robili dla niego. Kto robi to wszystko i dlaczego? I co my mamy z tym robić? Wielu ludzi jest zaangażowanych w plany tworzenia nowego porządku świata. Mamy ONZ, mamy Światową Radę Kościołów, mamy Radę Stosunków Zagranicznych. Dla zainteresowanych na mojej stronie jest wiele odnośników do książki na ten temat. Jest Komisja Trójstronna, Bilderbergersi, Międzynarodowy Fundusz Monetarny, Międzynarodowi Bankierzy, Klub Rzymski, Komuniści, Socjaliści, Narodowe Stowarzyszenie Oświatowe, NEA. Przy okazji, nauczycielu, jeśli uczysz w szkole publicznej, wypisz się z NEA. Przestań płacić im składki. Powinieneś przeczytać, co wspierają i za czym stoją. Jeśli jesteś chrześcijaninem i kochasz Boga i uczysz w szkole publicznej, wypisz się z NEA. Powiesz, ale nie będę mieć ubezpieczenia. Możesz się ubezpieczyć w innych miejscach. Po drugie, pieniądze nie decydują o tym, co jest właściwe, a co nie. Jeśli decydują, to masz problem. Rób to, co właściwe. Bóg zajmie się resztą. Odejdź z tego klubu. NOW, Narodowa Organizacja Kobiet. ACLU, Amerykańska Unia Swobód Obywatelskich. Loża masońska. Pewien człowiek w kościele powiedział mi, jestem w loży masońskiej od lat, nie widzę w tym nic złego. Odpowiedziałem, przeczytaj sobie książkę Masoneria ponad światem. Po prostu ją przeczytaj, a potem wróć i porozmawiamy. 2 tygodnie później przyszedł i powiedział, rezygnuję z loży i przekonałem swoich 4 braci, by też zrezygnowali. Większość ludzi w loży masońskiej, których znam, nie ma pojęcia, w czym tkwią. Nie zdają sobie sprawy, dopóki nie dojdą na szczyt, że to satanistyczna organizacja. Generał Pike powiedział,
Tłumowi musimy mówić, że czcimy Boga, ale to jest Bóg, którego się czci bez przesądów. Wielcy, suwerenni inspektorzy generalni, mówimy, żebyście mogli powtarzać to braciom 32, 31 i 30 stopnia. Religia masońska winna być przez wszystkich nas, wtajemniczonych wysokiego stopnia, utrzymywana w czystości lucyferskiej doktryny. Tak, Lucyfer jest Bogiem. Gdy mason dowie się, że kluczem do wojownika na bloku jest właściwe zastosowanie dynamo żywej mocy, pozna tajemnicę swojego rzemiosła. Gniewne siły Lucyfera są w jego ręku i zanim postawi krok do przodu, musi dowieść, że potrafi właściwie obchodzić się z tą siłą. Przeczytaj Szkarłat i Bestia, jeśli chcesz poznać dogłębnie lożę masońską, albo książkę Masoneria poza światłem. Biblia mówi, że mamy w ogóle nie przysięgać, tak? Czytałeś tekst składanej przez masonów przysięgi? Ten jest pierwszy z wielu. Brzmi tak. Ja niniejszym przysięgam, że zawsze będę trzymał w tajemnicy i nigdy nie odkryję tajemnic wolnomularskich żadnej osobie. Jeśli to zrobię, godzę się, żeby moje gardło przecięto od ucha do ucha, mój język wyrwano z nasadą, żeby moje ciało zostało zakopane w piasku morza. Wyobrażasz sobie, żeby Jezus powiedział coś takiego? Powariowaliśmy? Biblia mówi, nie przysięgaj. Wyjdź z tego klubu, po prostu zrezygnuj. Przestań ich wspierać. Jeśli masz tyle wolnego czasu, zrób coś w kościele, zdobądź kogoś dla Chrystusa. Jezus powiedział, nie robię niczego w ukryciu. Dlaczego oni mają swoje tajemne kluby, tajemne uściski dłoni, tajemny sposób stania? Sędzio, kładą rękę w ten sposób. Jestem w tarapatach, ratuj sędzio. Wiedzą, że sędzia prawdopodobnie też jest masonem, albo tak. To znak poważnych tarapatów. Musisz mnie uratować. Każdy mason jest zobowiązany, trzymają ręce pod kątem prostym. Joseph Smith, lider kościoła mormonów, gdy go rozstrzeliwano, zrobił tak z nadzieją, że w tłumie są jacyś masoni. Na mojej ulicy, w Kalifornii, mieszkało około 6 mormońskich misjonarzy. Kiedyś ich odwiedziłem, żeby zdobyć ich dla Pana. Poszedłem im świadczyć. Dotarłem tam rano, dość wcześnie, jak dla nich, było około 10. Myślałem, że już nie jest wcześnie, ale mieli na sobie swoją świętą bieliznę. Słyszałem o niej wcześniej, ale nigdy jej nie widziałem. Podchodzą do drzwi w swojej świętej bieliźnie, na piersi symbole loży masońskiej i po jednym na udzie. Nie wolno im nigdy zdjąć wszystkich części bielizny naraz, bo mogą dopaść ich demony. Jak biorą prysznic, mają bieliznę na jednej nodze i myją połowę ciała. Potem przekładają na drugą nogę i biorą prysznic nad drugą stroną ciała. To głupota, nie żadna święta bielizna. Powinieneś wiedzieć, jak blisko szczytu w loży masońskiej był Joseph Smith. Mormoni i masoni są bardzo powiązani. 2 lutego, czyli 33 dzień roku, to pierwsze święto kościołów satanistycznych. W roku 1933 Roosevelt uchwalił ustawę o uprawnieniach wojennych, na mocy której całe prywatne złoto przeszło do rąk rządu. Rockefeller pomógł dojść do władzy Hitlerowi w 1933. Sfinansował mu to. Bo potrzebowaliśmy kolejnej wojny, żeby Rockefeller mógł zarobić więcej pieniędzy. Ci ludzie zarabiają na wojnach. Można by długo mówić o masonach i ich działaniach, ale mamy to na nagraniu CSS 103. Jest wiele dobrych książek o tym, co się dzieje. W drodze do globalnej okupacji, świetna książka Gary'ego K. Nowy porządek świata Williama Steela, który pisze o rezerwie federalnej, Aniołowie nie igrajcie z harpem, o technologii broni harp, projekcie badawczym Aurora, jak używają mikrofal, odbijając je od chmur na dużych wysokościach, tworzą wirtualne soczewki i sterują pogodą, układami pogodowymi, mogą wywołać w kraju głód, używając projektu badawczego na dużych wysokościach, projektu Aurora. Można o tym mówić całą noc. Zajrzyj na naszą stronę. To szatan zwodzi świat. Ci poszczególni ludzie nie są wrogami. Bóg ich kocha i mogą być zbawieni. Każdy może otrzymać przebaczenie grzechów.
Ale przychodzi walka. Szatan ciężko pracował, żeby ludzie działali dla niego. A teraz są siły militarne, z którymi będzie ciężko walczyć. Biblia pyta, kto jest jak bestia, kto może z nim toczyć wojnę? Nowy porządek świata ma na celu jak najszybciej zredukować liczbę ludności do 500 000 000. Uważaj. Myślę, że wydarzy się to w następnym. Kto wie, na pewno za mojego życia, prawdopodobnie w następnych kilku latach. Zobaczymy, jak radykalnie zmniejszy się zaludnienie Ziemi. Jakimikolwiek sposobami. Szczepionki, wojny, plagi, głód. Przepowiada to Biblia. Czytaj Objawienie. Wurster powiedział, ludzie są przyczyną wszystkich problemów, musimy się niektórych pozbyć. Jacques Cousteau powiedział, musimy eliminować 350 tysięcy ludzi dziennie, by zachować Matkę Ziemię. Ted Turner powiedział, potrzebujemy 95% spadku w zaludnieniu. Okej, Ted, ty pierwszy. Bill Clinton podpisał układ o różnorodności biologicznej, który mówi, że musimy zredukować ludność do 1 000 000 000. O, Bill, niewielu będzie za tobą tęsknić. Śmiało, stary. Książę Filip, mąż królowej Elżbiety, powiedział, gdybym mógł się reinkarnować, wróciłbym jako wirus morderca, żeby zmniejszyć poziom zaludnienia Ziemi. Myślę, że dodadzą wirusy do szczepionek i dadzą je krajom trzeciego świata i wykończą je. Myślę, że albo się już to robi, albo są takie zamiary. Co mamy robić? Świat upada i zobaczymy jego koniec. Będzie naprawdę źle, już niedługo. Co mamy robić? Musimy robić dokładnie to, co powiedział nam Jezus 2000 lat temu. Powiedział, idźcie na cały świat, uczcie narody, chrzcijcie je, nawracajcie i nauczcie robić to samo. Jezus żył pod panowaniem rzymskim, więc idź zdobywać duszę. Biblia mówi, mój lud ginie z braku poznania. Musimy wiedzieć, co robić. Potrzebujemy dziś kobiet i mężczyzn, którzy rozumieją i powiedzą nam, co robić. W Księdze Przypowieści czytamy, dzięki ludziom poznania i rozumu dni narodu przedłużą się. Potrzebujemy kogoś, kto rozumie, co należy robić. Biblia mówi w Księdze Powtórzonego Prawa, weź mądrych, roztropnych i znanych wśród plemion, a ustanowię ich naczelnikami nad wami. Salomon powiedział, daj swemu słudze serce rozumne, żebym rozróżniał między dobrem a złem. Biblia mówi, Abigail była kobietą roztropną. Ona była rozumna, wiedziała, co robić. W księdze Ezdrasza czytamy, posłali po ludzi jak Eliezer i inni po ludzi roztropnych i jako, że była nad nami ręka dobrotliwego Boga, przywiedli do nas męża rozumnego. Ród Isachara rozumiał czasy, wiedział, co winien robić Izrael. Potrzebujemy liderów, którzy będą mężami rozumnymi i będą wiedzieć, co należy robić. Potrzebujemy ojców, którzy będą rozumieć, co się dzieje, rozumieć, co trzeba zrobić dla rodziny. Ojcowie swoich rodzin, któregoś dnia staniecie przed Bogiem i będziecie sądzeni za to, jak żyły. Przejmij dowodzenie w tej sytuacji. Niektórzy mówią, ale moje dzieci nie posłuchają, a dalej je karmisz? Ubierasz je? Zapewniasz dach nad głową? Jeśli śpią pod moim dachem, jedzą moje jedzenie, będą robić to, co mówię. Koniec, kropka. Trójka moich dzieci służy Panu. Wszystkie pracują dla mnie w mojej służbie. Oczywiście nie są doskonałe, ale powiedzą ci, jak tata coś mówił, to naprawdę to mówił. Będzie tak i tak, mój synu. Nie będziesz tego robił w moim domu. Naprawdę? Tak, pokażę ci coś. Ja płacę rachunki. Jak tylko weźmiesz to na siebie, możesz sprawować kontrolę. Póki co, zamknij buzię. Uważam, że czas się zmotywować. Przychodzą poważne problemy. Już są na horyzoncie. Będziemy mieć tu w Ameryce poważne kłopoty. Co mamy robić? Pierwsza wzmianka o cesarzu jest w Ewangelii Mateusza 22:17. Powiedz nam, co uważasz, czy należy płacić podatek cesarzowi, czy nie? Jezus urodził się pod panowaniem cesarza. Co zrobił?
Ignorował ich. Tylko zdobywajcie duszę. Musimy robić 12 rzeczy. Po pierwsze, musisz sobie uświadomić, że Bóg ma nad wszystkim kontrolę. On jest garncarzem, my jesteśmy gliną. Zamknij się, siedź cicho, pozwól, żeby On coś z tobą zrobił. Zatrzymaj się i poznaj, że to On jest Bogiem. Pozwól, by postawił cię tam, gdzie chce cię mieć i zrobił z ciebie tego, kim chce, byś był. On jest garncarzem. Po drugie, bądźcie mądrzy jak węże. Myślę, że wystawiamy głowy i dajemy im się złapać. Można długo mówić, jak na różne sposoby wchodzimy w zależność i związujemy się z rządem. Kościołów dotyczy to przez artykuł 501c3. Ludzie robią to, uzyskując świadectwo ślubu, prawo jazdy, numery ubezpieczenia społecznego itd. Po trzecie, nie martw się o nic, nie zamartwiaj się. Często widzę, jak ludzie się martwią i denerwują. Ojej, co to będzie? Nadchodzi nowy porządek świata, wszystkich nas pozabijają. Idź i zdobywaj duszę. Po czwarte, módl się o osoby u władzy. Jesteśmy Jego dziećmi, więc słuchaj Jego nakazu i głoś Ewangelię. Bądź solą ziemi, sól drażni. Niektórzy chrześcijanie martwią się, że kogoś obrażą, a kogo to obchodzi? Chce podobać się Bogu. Nic innego nie ma znaczenia. Wykorzystaj swój wpływ. Każdy ma jakiś wpływ. Niektórzy powinni dostać się do rady szkolnej. Niektórzy mówią, że chrześcijanie nie powinni angażować się w politykę. Powiedz to królowi Dawidowi i Salomonowi. Daniel też był zaangażowany w politykę. Czytaj Biblię. Oczywiście, że powinniśmy się angażować. Musimy uczyć prawdy o stworzeniu. W Dziejach Apostolskich jest wiele kazań, ale największe to kazanie Piotra z drugiego rozdziału z Dnia Zielonych Świąt. Mówił w jednym języku, a ludzie słyszeli go w 17, co było niesamowitym cudem. I cytował werset po wersecie. Żydzi znali wersety biblijne, ale w 17 rozdziale Paweł głosił na Wzgórzu Marsowym do pogan i nie cytował wersetów biblijnych. Wygłosił całe kazanie bez choćby jednego wersetu. Powiedział tylko, Bóg, który stworzył świat, mówił o stworzeniu. Jeśli mamy dotrzeć do ludzi, będziemy musieli użyć poselstwa o stworzeniu. Podręczniki mówią o historii ewolucji. Tu, w okręgu Escambia, uczą dzieci z podręczników historii ewolucji. Te dzieci uczyły się tego nawet dziś i będą się tego uczyły jutro. Ten podręcznik mówi, że życie powstało z nieożywionej materii obecnej na pierwotnej ziemi. Czy to jest zgodne z tym, co mówi Biblia? Nie. Czy zapłaciliśmy za to, żeby to było w podręcznikach w tym mieście? Tak. Czy to kogoś obchodzi? Ziemia ma 4,5 miliarda lat. Najstarsze skamieniałości liczą sobie 3,5 miliarda. Eukarioty ewoluowały z prokariotów około 1,5 miliarda lat temu. Uczą tego, jakby to było faktem. Toczy się wojna. Zaangażuj się, zrób coś. Jeśli dziecko do 12 czy 16 roku życia chodzi do szkoły w tym mieście, jak będzie patrzeć na świat? Jeśli wierzy w to, czego się uczy z podręczników, to będzie wierzyć w ewolucję. Bądź skoncentrowany. Szatan jest mistrzem w rozpraszaniu nas całkiem głupimi rzeczami, które nie mają znaczenia. Kto z was widział pozytywkę? Zawieszasz nad łóżeczkiem dziecka i nakręcasz. Dziecko leży i zaczyna gaworzyć. Bardzo łatwo nas rozproszyć. Przeciętny Amerykanin ogląda telewizję 1500 godzin rocznie. To wystarczy, żeby przeczytać Biblię 22 razy. Nie uważam, że trzeba ją czytać całymi dniami, ale trzeba ją kiedyś czytać. Biblia mówi, nie będę stawiać niegodziwości przed swoimi oczami. Stawiasz niegodziwe rzeczy przed swoimi oczami? Jesteśmy niegodziwi. Dlatego mamy nad sobą tę rządową biurokrację. Biblia mówi, z powodu przestępstw ziemi wielu jest w niej książąt. Dlatego mamy tylu biurokratów, bo jesteśmy niegodziwi. Biblia mówi, sprawiedliwość wynosi naród, ale grzech jest dla wielu hańbą. A oto rozwiązanie. Bóg powiedział Salomonowi,
Jeśli mój lud, nazwany moim imieniem, będzie głosował na republikanów, założy armię obywatelską. Będziemy gromadzić żywność. Czy to powiedział? Nie. Jeśli mój lud, nazwany moim imieniem, ukorzy się... Hej, tatusiu, kiedy ostatnio twoje dzieci widziały, jak się ukorzyłeś? Kiedy ostatnio widziały cię z przodu, jak się za kogoś modlisz? Kiedy ostatnio widziały, jak płaczesz za zgubionymi? Kiedy ostatnio widziały, jak pościsz i modlisz się, żeby ktoś się nawrócił? Ukorzą się i będą się modlić i szukać mojego oblicza i odwrócą się od niegodziwej telewizji. O nie, odwrócą się od niegodziwych dróg. Wtedy usłyszę z nieba i przebaczę ich grzech i uzdrowię ich ziemię. Ameryka musi być uzdrowiona. Mamy poważne problemy. Bóg dał nam rozwiązania, a my tego nie robimy. Myślę, że dostaniemy to, na co zasłużyliśmy. Po prostu to dostaniemy. Mały Dawid został wysłany do swoich braci, którzy walczyli na wojnie. Przyszedł, dał im ser i rodzynki i zobaczył Goliata. Powiedział, hej, dlaczego jeden z was nie pokona go? Jego najstarszy brat powiedział, idź do domu i zajmij się owcami. Dzieciaku, wynoś się stąd. A Dawid spytał, nie mogę nic powiedzieć? Co za werset, nie mogę nic powiedzieć? Hej, nie możesz nic powiedzieć? Nie wiem, co się ze mną stało, ale około 14 lat temu coś do mnie dotarło. Dlatego coś mówię, głoszę Ewangelię, zdobywam ludzi, a ponieważ ewolucja jest największą przeszkodą, zajmuję się nią. Zetnijmy ją jak drzewo ukorzenia. Ewolucja leży u podstaw wielu różnych złych rzeczy, jakie się dzieją. Sięgnijmy do korzenia. Jaki jest twój cel w życiu? Taki? Sport? Ojej, udało mu się wrzucić piłkę do kosza. Ojej! Kogo to będzie obchodzić za 1000 lat? Czy ktoś wie, kto wygrał wielki finał 10 lat temu? Czy kogoś to obchodzi? To nie jest ważne. Dorośli faceci biją się o jakąś piłkę, a każdego stać, żeby sobie taką piłkę kupić. To nie jest grzeszne, to po prostu głupie. Płacisz komuś 5 milionów, żeby przeniósł pęcherz świni przez krowie pastwisko. No proszę. Powariowaliśmy. Biblia mówi, kto kocha srebro, nie znajdzie satysfakcji w srebrze. Ludzie, którzy mają miliardy dolarów, wiesz czego chcą? Chcą więcej. Ludzie, którzy mają 50 par butów w szafie, wiesz czego chcą? Więcej butów. Ludzie, którzy mają duży dom, wiesz czego chcą? Większego domu. Ludzie, którzy mają szybki samochód, wiesz czego chcą? Szybszego. No pewnie. Potrzeba nam całego życia, by odkrywać rzeczy, które nie dają nam satysfakcji. Ludzie, którzy 5 godzin w tygodniu grają w golfa, wiesz czego chcą? Grać 6 godzin tygodniowo. Hej, poświęcasz 1000 godzin na grę w golfa. Chwyć dobrze, ramiona pochylone, kciuk i palc w literę V, kolana lekko ugięte, ramiona pochylone, kij prostopadle do piłki, ugnij łokieć. Ćwiczysz 1000 godzin i może któregoś dnia będziesz w stanie wrzucić piłkę do dziury w ziemi. Powariowaliśmy. Biblia mówi, szukaj tego, co w górze. Zwróć swoje serce ku wyższym rzeczom. Nie kochaj świata ani rzeczy, które są na świecie. Pożądliwość ciała, pożądliwość oczu i pycha życia nie są z Ojca, są ze świata. Świat przemija. Pamiętam, jak pracowałem w General Motors, będąc w koledżu.
Każdej nocy składaliśmy 250 ciężarówek. Taśma produkcyjna sunie, przychodzę, robię swoje, przesuwa się następny wóz i robię, co do mnie należy. Pomyślałem sobie, wszystko, co tu robię, spłonie. Gdy pracowaliśmy w M&A, składaliśmy gabloty. Ciężko pracowaliśmy, mieliśmy dobrą pracę. Powiedziałem, to wszystko spłonie. Chcę inwestować swoje życie w coś, co będzie trwać wiecznie. Zamów nagranie, jak zarabiać i wydawać pieniądze w Boży sposób. Zobacz, na co naprawdę warto je wydawać. Punkt 10. Nasłuchuj trąby. Biblia mówi, sam Pan zstąpi z nieba z okrzykiem, głosem archanioła i trąby Bożej. Umarli w Chrystusie powstaną jako pierwsi. Najpierw baptyści południowi, a zaraz potem my. Czepiam się baptystów południowych, ale przemawiam w wielu ich kościołach i sam jestem baptystą. Zostaniemy pochwyceni razem z nimi w obłoki, na spotkanie Pana w powietrzu. Nasłuchuj trąby, już niedługo zabrzmi. Zdobywaj duszę. Ostatnia wzmianka o cesarzu jest taka. Pozdrawiają was wszyscy święci, a zwłaszcza ci z domu cesarza. Powiesz, och, oni wyślą wojska i będą okupować Amerykę. No to idź do nich, świadcz im. Wysłali wojska, by okupowały Izrael, nieprawda? Co zrobili uczniowie? Doprowadzili ich do Chrystusa. Nie myślę, że uczniowie siedzieli i martwili się, och, ci Rzymianie wyślą kolejny 1000 żołnierzy do Betlejem. Naprawdę? Weźcie więcej traktatów, chłopaki, i idźcie. Taką musimy mieć postawę. Ten, kto zdobywa duszę, jest mądry. W czasie wojny domowej pewien duży wiejski chłopak z Alabamy zaciągnął się na wojnę. Był zły na napad Jankesów na nasze terytorium. Wziął strzelbę i plecak, wyruszył i dołączył do wojska. Stawił się przed bitwą i mówi, zgłaszam się na służbę. Sierżant na to, synu, cieszę się, że jesteś, bardzo potrzebujemy rekrutów. Twoje zadanie to chronić ten okop. A żołnierz, sierżancie, nie przyszedłem chronić okopu. Chcę walczyć z Jankesami, a oni są tam. Mogę iść walczyć z nimi? Sierżant, nie synu, nie rozumiesz. My w okopach, oni w okopach, czekamy na rozkazy. Stań na straży okopu. Chłopak zaczął maszerować w tej z powrotem w błocie, z minuty na minutę bardziej wściekły. Mówi, nie przyszedłem tu maszerować w błocie, tylko walczyć z Jankesami, a oni są tam. Dlaczego nie mogę z nimi walczyć? W końcu wyskoczył z okopu i krzycząc, pobiegł przez ziemię niczyją prosto do okopu Jankesów. Szarża jednego buntownika. Jankesi osłupieli. Pomyśleli, on chyba chce popełnić samobójstwo. Przebiegł ziemię niczyją, wskoczył do okopu Jankesów, dorwał pierwszego Jankesa i dawaj, zwalił go jednym ciosem. To był wielki chłopak, nieraz narobił bałaganu. Chwycił swojego więźnia, wydostał się z okopu i pobiegł z powrotem do okopu rebeliantów. Nikt nie ośmielił się strzelić. Wskoczył do okopu rebeliantów. Wszyscy zebrali się i mówią, co to? Odpowiedział, to Jankes. Mówią mu, a skąd go wziąłeś? Odpowiada, a stamtąd. Każdy z was mógłby to zrobić, gdyby chciał. Tam jest ich dużo więcej. Wiesz, myślę, że któregoś dnia znajdziemy się w niebie i wielu ludzi zobaczy wokół siebie tłum, na jaki mieli wpływ, dla Boga. Na przykład nauczyciele szkół niedzielnych, wierni przez lata. Macie wpływ na tysiące ludzi przez ten czas, o niektórych nawet nie wiecie. Wokół was zbierze się cały tłum ludzi. Ktoś podejdzie i spyta cię, skąd ich wziąłeś? Powiesz, znalazłem ich okopanych. Każdy mógł to zrobić, gdyby tylko chciał. Czego pragniesz? Chcesz zdobyć kogoś dla Boga? Czy chcesz wiedzieć, kto wrzuca piłkę do kosza? Im dłużej żyję, tym mniej tych rzeczy ma dla mnie znaczenie. Jak miałem 16 lat, oddałem swoje serce Jezusowi.
zostałem zbawiony. Zacząłem chodzić do niezależnego, fundamentalistycznego, radykalnego kościoła baptystycznego. Zacząłem czytać Biblię i wzrastać w Panu. Po 2-3 miesiącach mój kolega powiedział: Kent, chodźmy na targi rolne Illinois. Naszym zadaniem, jako organizacji chrześcijańskiej, jest nawracać ludzi na tym targu. Powiedziałem: nie wiem, jak nawrócić kogokolwiek. Odpowiedział: nie martw się o to, po prostu chodź z nami. Przeprowadzisz w tłumie sondę. Zadawaj pytanie, czy chce pan lepiej poznać Boga. Jeśli ktoś powie tak, przyprowadź go do nas, a my mu pokażemy, jak się nawrócić. Powiedziałem: świetnie. Pierwszego wieczora przyprowadziłem ludzi z tłumu na tył namiotu i przedstawiałem ich zdobywcom dusz. Pomyślałem: to jest super, podoba mi się. Trzeciego wieczora rozmawiałem z wielkim piłkarzem. Pytam go: chcesz poznać lepiej Boga? Odpowiada: tak, chcę. Mówię: więc chodź ze mną. Poszliśmy na tył namiotu, odkryłem zasłonę, a tam nikogo nie było. Później odkryłem, że poszli, bo to był cyrk. Poszli porozmawiać z braćmi syjamskimi. Jednego z nich, Rogera, przyprowadzili do Chrystusa. Następnego wieczora udali się tam, by ich nauczać, i zaczęli rozmawiać o tym, że któregoś dnia Pan przyjdzie i wszyscy chrześcijanie zostaną zabrani. Brat Rogera spytał: a co będzie ze mną? Będziesz miał problem, wiesz? No i nawrócił się. Wtedy o tym nie wiedziałem. Wiedziałem tylko, że jestem sam z tym piłkarzem i nie ma nikogo ze mną. Spytał: co teraz? Mówię: cóż, chyba ci wszystko powiem. Byłem świeżym chrześcijaninem, nigdy w życiu nie pokazałem nikomu, jak się nawrócić. Sięgnąłem do kieszeni po traktat Cztery prawdy duchowego życia, wtedy go używaliśmy. Siedliśmy na krzesłach, na ziemi, na środku namiotu targów. Przeczytałem mu cały traktat. Powiedziałem: zasada pierwsza, jesteś grzesznikiem, zasługujesz na piekło, ale Chrystus umarł za ciebie. Omówiłem cały plan zbawienia. Cztery duchowe prawdy. Na końcu były słowa modlitwy. Pytam: chcesz przyjąć Chrystusa? On mówi: tak, chcę. Pomyślałem: mam go i nie mogę go stracić. Co mam teraz zrobić? Mówię: tu jest napisane, żeby się pomodlić tymi słowami. Pomódlmy się. Pochyliliśmy głowy, zamknęliśmy oczy. Ja miałem jedno oko otwarte i czytałem modlitwę z traktatu. Nie wiedziałem, co mogę zrobić, więc przeczytałem modlitwę. A on się pomodlił i poprosił Chrystusa, aby przebaczył mu grzechy i zbawił go. Wstał, spojrzał na mnie i powiedział: Kent, martwiłem się o to od 2 tygodni. Dzięki, że pokazałeś mi, co zrobić. Powiedziałem: nie ma za co. Pierwsza osoba, jaką doprowadziłem do Chrystusa, wyszedł z namiotu. To był pełen zgiełku festyn. Ukląkłem na ziemi obok metalowego krzesła na środku namiotu. Na zewnątrz wrzaski, krzyki. Powiedziałem: Panie, to ja, Kent. Nawróciłem się kilka miesięcy temu. To wszystko jest dla mnie nowe. Jestem zdezorientowany. Nie wiem, co chcesz, żebym zrobił ze swoim życiem, ale jeśli ci to odpowiada, myślę, że chciałbym to robić, jeśli nie masz nic przeciwko, całe moje życie. Chcę tylko przyprowadzać ludzi do Jezusa. Nie wiem, co jest dla ciebie ważne, ale mogę powiedzieć o sobie: to mnie napędza. Chcę zdobywać duszę. Chcę mieć wpływ na innych dla Chrystusa. Chcę to robić do końca życia. Ludzie mówią: tak dużo podróżujesz. Wiem. Wiem. Latałem 175 razy w zeszłym roku. Przemawiałem prawie 800 razy. W tym roku planuję więcej. Mówią mi: jeśli zapalisz świecę z dwóch stron... Tak, wiem. Masz 2 razy więcej światła. Wiem. Punkt 12. Przeczytaj ostatni rozdział. To my wygramy. Szatan myśli, że ustanowił swój nowy porządek świata. Nie martw się o to. Chrystus ustanowi swój nowy porządek świata. Będziemy rządzić i panować z Chrystusem przez 1000 lat.
Biblia mówi, Bóg pokoju zetrze szatana pod twoimi stopami. Łaska Pana Jezusa Chrystusa niech będzie z tobą. I widziałem anioła, jak zstępował z nieba. Miał klucz do bezdennej otchłani i wielki łańcuch w dłoni. Schwytał smoka, węża starodawnego, to jest diabła, szatana, i związał go na 1000 lat. Zamknął go, by więcej nie zwodził narodów. I widziałem duszę tych, których ścięto za świadectwo o Jezusie. To może być o nas, możliwe, że zetną nam głowy. Ale co tam, wielu ludzi i tak swoich głów nie używa, nie odczują straty. I będą rządzić i panować z Chrystusem 1000 lat. Wtedy zobaczymy szatana wrzuconego do ognistego jeziora na wieki. To ty wybierasz, po której jesteś stronie, ja wybieram stronę wygranych. Duch i oblubienica mówią, przyjdź. A kto słucha, niech mówi przyjdź, a ten, kto spragniony, niech przyjdzie. Przyjdź do Pana. Jeśli nie jesteś zbawiony, przyjdź do Pana, niech przebaczy ci twoje grzechy. Tak, przyjdź, Panie Jezu. Jeśli mogę jakoś pomóc, nasza służba istnieje po to, żeby umacniać twoją wiarę w Boże Słowo. Ale jeśli nie jesteś chrześcijaninem, chcę, żebyś był zbawiony. Po to tu jesteśmy. Zadzwoń, możesz dostać nasze katalogi. Nasze materiały nie są zastrzeżone, celowo. Podjedź zobaczyć naszą księgarnię, jak będziesz w Pensacoli. Jeśli nie, zamów nasze nagrania. Odwiedź naszą krainę przygód dinozaura. Będziesz się świetnie bawić. To prawdziwie odlotowe miejsce. Nie mamy jakiegoś planu. Chcemy po prostu wpływać na ludzi dla Pana. Odkryj, co możesz zrobić. Jeśli jesteś tu i nie jesteś chrześcijaninem, to bardzo proste. Ty i ja jesteśmy grzesznikami. Zasługujemy na śmierć, by pójść prosto do piekła za nasz grzech. Według listu do Rzymian 3:23. Gdyby Bóg wysłał nas dziś do piekła, zasłużyliśmy na to. Ale mimo, że Bóg jest zły na niegodziwych, kocha cię i chce, żebyś poszedł do nieba. Ale w tym stanie nie przyjmie cię. Musisz przyjść do Chrystusa, inaczej nie trafisz tam. 9 lutego 1969 roku mój kolega powiedział, Kent, jesteś grzesznikiem. Powiedziałem, wiem, zasługujesz na piekło. Powiedziałem, tak, to też wiem. Powiedział, ale Jezus umarł za ciebie. Po to umarł na krzyżu, żeby zapłacić za twój grzech. Jeśli chcesz przyjąć go jako swojego Zbawiciela, musisz go przyjąć, a on przyjmie ciebie. Pomyślałem, co za umowa. Pochyliłem głowę i powiedziałem, Panie, jestem grzesznikiem, zasługuję na piekło, ale chcę, żebyś przebaczył mi i zbawił mnie. Tego dnia Chrystus został moim Zbawicielem. Ty możesz zrobić to samo. Nie ma magicznych słów. Gdy będziesz sam, powiedz takie na przykład słowa. Panie, proszę, przebacz mi. Boże, okaż mi miłosierdzie. Zasługuję na piekło. Przebacz mi i zbaw mnie. A potem zapisz tę datę w swojej Biblii, bo to dzień twoich duchowych urodzin. Biblia mówi, tym, którzy go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi. Ewangelia Jana 3 mówi, musisz narodzić się na nowo, żeby pójść do nieba. W ten sposób rodzisz się na nowo, jak tylko przyjmiesz Chrystusa. Rodzisz się na nowo. Jesteś teraz jednym z Bożych dzieci, co znaczy, że On nie wyśle cię do piekła. Może zabrać cię do nieba wcześniej, jeśli nie prostujesz swoich dróg, ale nie wyśle cię do piekła. Niektóre z Bożych dzieci On zabiera do domu i koronuje. Inne koronuje i zabiera do domu. To twój wybór, tak? Ale jak moje dzieci pojawiły się w mojej rodzinie, jestem z nimi. Jak wejdziesz do Bożej rodziny, jesteś w niej. To nie znaczy, że wszystko ci ujdzie na sucho. On cię może osądzić. Jest grzech, który przynosi śmierć. Jako chrześcijanin możesz popełniać grzechy. Bóg cię zabije. Jednak nie wyśle cię do piekła. Dał ci życie wieczne, nie tymczasowe. Jeśli mogę jakoś pomóc, proszę zadzwoń. Numer telefonu i adres, także internetowy, wszystko to na ekranie. Chcemy pomóc wzmocnić twoją wiarę. W nagraniu 6 będziemy mówić o potopie, gdy Bóg sądził ten świat. Co sprowadziło potop za dni Noego? W nagraniu 7 przez 3 godziny odpowiadam na pytania. Na przykład, skąd wzięły się rasy? Co z datowaniem węglem? Co ze światłem gwiazd? Odpowiadamy tam na 60 pytań. Mówi jasno, Boże Słowo jest prawdziwe. Jeśli nie jesteś zbawiony, idziesz do piekła, czy w to wierzysz, czy nie. Ale możesz otrzymać przebaczenie i pójść do nieba, jeśli przyjmiesz Chrystusa jako Zbawiciela. Bardzo dziękuję.